troszkę zmodyfikować nasz dzisiejszy plan, ponieważ przewodniczący Komisji Rolnictwa, pan poseł Sachajko, trwa w związku z ogólną sytuacją polityczną, trwa burzliwe posiedzenie klubu i w tej chwili jeszcze nie może do nas dotrzeć. Mam nadzieję, że jako ostatnie wystąpienie jego będzie. Dlatego w tej chwili zapraszam do wysłuchania wystąpienia pana posła Martona Dziędziosiego z Parlamentu Węgierskiego, z Komisji Spraw Zagranicznych, który notabene, jak rozmawiałem z nim parę miesięcy temu i powiedziałem, że w Polsce tworzymy podkomisję do spraw TTIP, że jestem wiceprzewodniczącym tej podkomisji, no to z rozżaleniem stwierdził, że no niestety u nas nie ma takiej podkomisji w węgierskim parlamencie i bardzo się ucieszył, że jest taka inicjatywa tutaj w Polsce i że będzie mógł w niej wziąć udział. Także proszę już panów, pana Martona i pana Stefana, który będzie nam tłumaczył o włączenie sobie please press the green button and we will start your speech. So welcome once again in Polish Parliament and I've told that you were very glad that we have this commission of the TTIP in Polish Parliament and you don't, but you have an occasion here a year after the parliamentary debate in the Hungarian parliament to give the national voice from Hungary about the TTIP. So welcome once again and let's start. Thank you very much Robert for your introductory remarks. Good afternoon ladies and gentlemen, distinguished guests. Dziękuję bardzo Robert za te słowa powitania i witam was wszystkich, panie i panowie. It is a great honor and a pleasure for me to be here in the Sejm today and to participate in such an important conference on the TTIP today. Jest to duże przywilej, że jestem w polskim parlamencie i że uczestniczę w tej komisji, która bada sprawy związane z TTIP. I would also like to thank Robert Winnicki and Ruch Narodowy for organizing this conference on a matter which is of great concern to every person, every individual and every nation on our continent. Chciałbym bardzo podziękować Robertowi Winnickiemu i całemu Ruchowi Narodowemu za zorganizowanie tego spotkania, ponieważ TTIP jest czymś, co jest bardzo niepokojące dla wszystkich tutaj ludzi zebranych, dla wszystkich narodów Europy i dla całego świata. I think that politicians have a great duty and responsibility to bring in those topics into public conversation and into the public sphere, which are of great concern to the people. Mamy obowiązek, uważam, że mamy obowiązek jako posłowie, żeby te sprawy, które są dla narodów ważne, żeby je przynosić i wkładać do mainstreamu i je przynosić ludziom, żeby ludzie o nich wiedzieli. And this is particularly true in such topics and in such cases like the TTIP, where basically the negotiations are intransparent, are dealt with behind closed doors, and the media is also trying to hide away from the public the real agenda. Jest to szczególnie ważne w takich przypadkach jak właśnie z tą sprawą związaną z TTIP, kiedy wszystkie negocjacje się dzieją za zamkniętymi drzwiami i media o tym tak naprawdę milczą. As Robert referred to it exactly one year ago in March 2015 in the Hungarian parliament we had a 4-hour debate on the TTIP on the plenary forum. Tak jak Robert już o tym wspomniał, dokładnie rok temu w marcu 2015 roku w węgierskim Sejmie mieliśmy 4-godzinną debatę na temat TTIP. And of course as in every such debate which involves politicians and parliamentarians, there are a lot of arguments, pro and con, about the advantages and the disadvantages of this treaty. Tak jak z każdą ustawą, tak jak z każdym projektem, było dużo głosów i za i przeciw w tej sprawie w węgierskim parlamencie. Some say that the extension of free trade is for the benefit of humanity. Niektórzy mówią, że powiększenie strefy wolnego handlu jest czymś pozytywnym dla społeczeństwa i dla całego świata. Others say, and others conclude, like myself as well, that free trade and the TTIP in particular will result in the full exploitation of our globe, of the environment and of our societies. A inni, tak jak ja, mówią, że wolny rynek i TTIP doprowadzą do totalnego wyzysku i wykorzystywania ludzi. When we talk about the TTIP,
then most of the arguments are of economic nature. We are talking about the economy, there are commercial arguments, there are economic arguments, pro and con. Kiedy mówimy o tej tezie, zwracamy zazwyczaj uwagę na ekonomiczne aspekty tej umowy. Czyli mówimy o komercjalizacji różnych rzeczy, mówimy o pojęciach ekonomicznych. And while economic arguments dominate, we have to realize that this is not only about the economy. Ale mimo tego, że przeważają i dominują argumenty ekonomiczne, musimy pamiętać, że nie chodzi tutaj tylko o ekonomię. It is a lot more than that. Jest to o wiele więcej niż to. It is a fact that the representatives of the big business, as they call it, they lobby for the TTIP and for a transatlantic pact since the beginning of the 1990s. Jest to powszechnie znane, że od początku lat 90. przedstawiciele dużego handlu i dużego biznesu lobują o wolny rynek i o związek transatlantyczny. This whole issue started off in 1990 with the Transatlantic Declaration. Wszystko to się zaczęło w 1990 roku z transatlantyczną deklaracją. And since then, numerous lobbyists, hundreds and thousands of lobbyists are working on establishing the transatlantic free trade zone on our continent. I od tego czasu setki, jeżeli nie tysiące lobbystów walczy o to, żeby powstała ta strefa wolnego handlu pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi. So having said that the TTIP is more than just about the economy, we have to establish and say very clearly that the TTIP is a pre-coordinated global power move. Teraz musimy zrozumieć, że TTIP jest The TTIP is not only about the economy. Że nie chodzi tylko o ekonomię. It is a pre-coordinated. Ale jest to skoordynowana akcja. Global power move. Gdzie siły globalne, siły ludzi, którzy stoją za dużym biznesem, właśnie koordynują to. With an objective to take over control globally. A celem tego jest zdobycie globalnej kontroli. The real question around the TTIP is whether everything in the world is a tradable good or not. Pytanie, które się pojawia dookoła TTIP jest, czy wszystkim na świecie możemy handlować. The real question is whether we allow the colonization of the environment and of our nature and of our society. Czy możemy pozwolić na skolonizowanie środowiska, natury i naszego świata? Do we allow the destruction of our local communities? Czy możemy pozwolić na destrukcję lokalnych wspólnot? And do we give up the sovereignty of our nations and of our communities? I czy możemy też oddać suwerenność naszych państw i naszych wspólnot? Because this is exactly what is at stake with the TTIP. O to właśnie chodzi w tej umowie TTIP. We believe in a completely different world. My wierzymy w zupełnie inny świat. With strong local communities. Gdzie lokalne wspólnoty są silne. With sustainable economies and societies. Gdzie mamy sprawiedliwy system ekonomiczny. Where the human being is much more important than profit and the economic gain. Gdzie ludzkie życie jest więcej warte aniżeli zysk. And where exploitation can be eliminated from our societies. I gdzie wykorzystywanie ludzi możemy się pozbyć wyzysku. And our world and our globe can be passed on as we received it from our ancestors to the next generation. I gdzie nasz świat, który dostaliśmy od naszych przodków, może być dany naszemu potomstwu tak, jak myśmy go oddali, a jeżeli nie lepsze. For Central and Eastern Europe, there is a lot more at stake than for Europe as a whole. Dla środkowej Europy jest to wiele więcej wchodzi w grę, aniżeli dla całej Europy. Many feel in our countries, in Hungary for sure, that since 1989, whereby we were colonized before 1989, there was a change of powers, and after 1989 there was a new colonization with different participators. W Europie Środkowej wiele osób uważa, że nastąpiła po kolonizacji, która miała miejsce za komuny, nastąpiła nowa kolonizacja po 1989 roku. Many believe in Hungary that
in the post-1989 era, with the transatlantic turn and with European integration, Hungary has been colonized. Wielu na Węgrzech uważa, że po 1989 roku z wstąpieniem do Unii Europejskiej i teraz z rozwijającym się wolnym rynkiem pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, mamy nową erę kolonizacji. And if we look at the state of our economies and our societies, there is an element of truth in that statement. I jeżeli patrzymy na stan naszej społeczeństwa, na stan naszej ekonomii, możemy bezpiecznie stwierdzić, że jest element prawdy w tym. With the TTIP, I think this process of colonization will be concluded. Uważam, że z przejściem TTIP ten proces kolonizacji dojdzie do swojego kresu, dojdzie do swojego skutku. As in the case with every global project and big international project, also with the TTIP, a very thorough propaganda has been in the public discourse. Tak jak z wieloma innymi ustawami, umowami, które mają cel globalną dominację dookoła TTIP, mieliśmy bardzo skuteczny system propagandy i skuteczny. If we find anything on the TTIP in the Hungarian or in other press in Europe, we usually find one-sided propaganda showing the benefits of the TTIP alone. Jeżeli patrzymy w mediach, jeżeli szukamy w mediach rzeczy na temat TTIP, to zazwyczaj mamy jednostronne argumenty, jednostronną propagandę, która ma na celu udowodnić nam, że TTIP jest pozytywną rzeczą. The European Commission, which is basically upheld from European people's taxpayers' money, issued the report. Komisja Europejska, która jest utrzymywana przez nasze pieniądze, pieniądze europejskich podatników, wydała deklarację. 2 years ago, in 2014. 2 lata temu, w 2014. And it has been listing only the benefits and the advantages, the perceived benefits and advantages of TTIP. I od tego czasu promuje i przedstawia tylko i wyłącznie pozytywne strony, albo to co ona uznaje za pozytywne strony umowy TTIP. It's stated that with TTIP, the goal and the objective is to promote economic growth. W tej deklaracji było powiedziane to, że celem TTIP jest promowanie wzrostu ekonomicznego. Decrease unemployment. Zmniejszenie bezrobocia. Allow better access to the markets with the reduction of customs. Pozwolić lepszego dostępu do rynków z obaleniem podatków na import. Eliminate unnecessary regulations. Wyeliminowanie niepotrzebnych regulacji. And with unified international standards, further our economies. I unifikacja międzynarodowych standardów ekonomicznych. And also with cooperation through cooperation, it will benefit all nations. I że ta współpraca pomiędzy nacjami właśnie pomoże ogólnie też. So we can say that the TTIP is following a very simple logic. Można więc stwierdzić, że TTIP ma bardzo prostą logikę. The elimination of economic restraints will result in the increase of trade. Eliminacja komplikacji ekonomicznych, eliminacja rzeczy, które komplikują handel, będzie skutkowała wzrostem ekonomicznym. It will increase the GDP. Będzie zwiększenie PKB. Reduce unemployment. Zmniejszenie bezrobocia. And hence, in conclusion, increase the well-being of all people. I taka ładna konkluzja tego wszystkiego jest, że to wspomoże właśnie ogólny dobrobyt ludzki. And the European Union concludes that the TTIP is a life belt following the 2008 financial crisis. I konkluzja Komisji Europejskiej, która badała TTIP, jest, że właśnie TTIP jest takim kołem ratunkowym dla społeczeństw europejskich, dla świata po kryzysie 2008 roku. The report of the European Commission is also talking about the necessary united action against our rivals, i.e. China. It is not explicitly mentioned, but it is quite clear who is meant. Komisja Europejska też wskazywała na to, że musimy się zjednoczyć przeciwko naszym wrogom. Nie mówiła dokładnie, kim ci wrogowie są, ale analizy są takie, że chodzi o Chinę. And it is even talking about the integration of the weapon industry. Jest mowa też o integracji kompleksu wojskowego i o integrację systemów zbrojeniowych europejskich i amerykańskich.
euphemistically described as the boosting of the defense industry. I było to określone takim ładnym słowem, że chodzi tutaj o boosting. Increasing. Wzrost właśnie naszego bezpieczeństwa. Now, this one-sided propaganda of the European Commission and of the European Union does not contain one single disadvantage or one single counter-argument against the TTIP. Ta jednostronna propaganda Komisji Europejskiej nie ma w sobie ani jednego argumentu, który by mówił o tym, dlaczego TTIP jest niebezpieczne i negatywną rzeczą. Although just from the speech of the experts who have spoken before me, it is quite clear that there are many counter-arguments against this agreement. Biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie przemówienia ekspertów, którzy prowadzili przede mną tutaj, można by łatwo stwierdzić, że jest wiele tych argumentów. Probably the strongest criticism is against the ISDS arrangement. I najmocniejszym argumentem jest prawdopodobnie to, co chodzi o ISDS. ISDS, Investor State Dispute Settlement. It's a dispute between the sądy arbitrażowe. Jak to się nazywa? Sądy arbitrażowe. Sądy arbitrażowe. Więc właśnie, że ten najmocniejszy argument przeciwko TTIP jest ten co leży. Which is a... Sąd arbitrażowy. Sąd arbitrażowy. We'll just refer to it as ISDS. Which is a legal procedure which is initiated by an investor against the state if the profit interest of the company or of the investor is in danger. W tym sądzie arbitrażowym chodzi o to, że nie wie, it's a legal procedure. Jest to legalny... Legalna procedura. Legalna procedura. Initiated by an investor against the state. Która jest rozpoczęta przez inwestora przeciwko państwu. If the deemed profits are in danger of the company. Jeżeli zyski tej firmy są zagrożone. And the dispute is settled in profit-oriented arbitration courts. A sama ta kłótnia pomiędzy inwestorem a państwem jest potem właśnie przechodzi przez sąd arbitrażowy, gdzie chodzi o zysk. Let me just name two cases from the past which show the absurdity of these free trade agreements. Chciałbym przedstawić dwa przypadki, które pokazują, do jakiego stopnia jest to absurdalne. A few years ago, Philip Morris, the tobacco company, sued Australia. Kilka lat temu Philip Morris, firma, która się zajmuje tabakiem, wzięła do sądu rząd Australii. Because Australia introduced health safety regulation. Ponieważ Australia wprowadziła regulacje dotyczące zdrowia. And Philip Morris claimed that such safety regulations harm its profits. A Philip Morris w sądzie powiedział, że właśnie że te regulacje dotyczące zdrowia są szkodliwe dla jego zysków. And Philip Morris won the case and Australia had to pay. Philip Morris wygrał tę sprawę i Australia musiała zapłacić. In another case, a French company named Veolia, w innym przypadku francuska firma, która się nazywa Veolia, sued Egypt, wzięła do sądu Egipt, which introduced the minimum wage, który wprowadził minimalną płacę. And Egypt had to pay, Veolia won the court case. I jeszcze raz ponownie, była to sprawa wygrana przez prywatną firmę i Egipt musiał wypłacić odszkodowanie. So that's about the ISDS. I think it is, while until ISDS is part of this agreement, it cannot be on the table and it cannot be discussed. Tu są te moje słowa na temat tych sądów arbitrażowych i dopóki te sądy arbitrażowe są częścią tej umowy, nie możemy się na nią zgodzić. Another argument against the TTIP, which has been mentioned by the experts speaking before me, is the issue of GMO and agricultural technologies. Innym argumentem przeciwko TTIP, który został omówiony dość szczegółowo przez innych ekspertów mówiąc przede mną, jest właśnie żywność modyfikowana genetycznie. In the United States, abundant technologies are permitted, which are prohibited in the European Union. W Stanach Zjednoczonych mamy wiele środków, które są dozwolone, które są tutaj w Unii Europejskiej zabronione.
I come from a country which has the strictest anti-GMO rules in Europe. Pochodzę z kraju, który ma najsurowsze prawa przeciwko genetycznie modyfikowanej żywności w całej Europie. In Hungary, the constitution, the first law in Hungary prohibits GMO trading or producing with GMO. Na Węgrzech mamy prawo, które zostało wprowadzone, które zakazuje handlu z żywnością, która ma genetycznie modyfikowane elementy. And as we know, in the United States, in animal breeding, hormone treatment is allowed. In agriculture, GMO is allowed. Tak jak wiemy, w Stanach Zjednoczonych jest dozwolone hormonalne Używanie hormonów w produkcji zwierzęcej. And in agriculture, GMO. And not only in Hungary, but in Europe, there is a risk and there is a danger of health. There is a concern that with US food imports, our health will be at stake. Jesteśmy zaniepokojeni tym, że z importem żywności ze Stanów Zjednoczonych nasze zdrowie będzie zagrożone. Especially since the United States did not ratify some of the major international agreements. Szczególnie dlatego, że Stany Zjednoczone nie zaratyfikowały niektórych z głównych umów dotyczących bezpieczeństwa jedzenia. The United States until today did not ratify the Kyoto Agreement. Do dzisiejszego dnia Stany Zjednoczone nie zaratyfikowały umów z Kyoto, which was trying to cut back greenhouse gas emissions. Które próbowały zmniejszyć ilość CO2, greenhouse gas. It didn't ratify the Stockholm Convention. Nie została zratyfikowana też konwencja Stockholmu, which was aiming to limit harmful chemical waste. Która próbowała zmniejszać ilość chemicznych śmieci, które są wyrzucane. And the United States did not until today ratify the Basel Convention. I do dzisiaj też nie Stany Zjednoczone nie zratyfikowały konwencji z Basel, which set the objective to prohibit the export of waste. Która próbowała zdelegalizować prawo, które zezwala na eksportowanie śmieci. So any type of standardization or anything that aims at setting the same standards in the US and in the European Union is completely against European nations' interests. A więc ta ustandardowanie, ta unifikacja rynków amerykańskich i Unii Europejskiej tak naprawdę idzie przeciwko i wbrew Unii Europejskiej. The third major concern is about transparency. Trzecim głównym problemem z TTIP jest przezroczystość tej umowy. The West, the European Union and the United States, overly concerned with transparency, is dealing with these negotiations behind closed doors. Większość tej umowy się dzieje za zamkniętymi drzwiami, więc mamy tutaj problem z dostępem do informacji. And information pertaining to the negotiations is classified for 30 years. Informacje dookoła tej umowy są klasyfikowane i nie są dostępne dla publiczności przez kolejne 30 lat. While there are 600 official lobbyists working in Brussels and in Washington representing multinational companies. A dzisiaj 600 lobbystów działa i w Waszyngtonie i w Brukseli i reprezentują właśnie duży biznes. Trying to push through the TTIP. Próbując przeforsować właśnie TTIP. Also, many reports and many people refer to the NAFTA, the North American Free Trade Agreement. Wiele ekspertów też mówi o umowach, które regulują handel w Stanach Zjednoczonych, na północ, Amerykę Północną. Which was concluded in 1994 between the US, Canada and Mexico. Która została przeszła w 1994 roku pomiędzy Kanadą, Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem. And surprisingly enough, they refer to the NAFTA as a good example. I to, co jest zaskakujące, ci eksperci mówią o tej umowie NAFTA jako rzeczy pozytywne. And they say the same arguments as they said at the time of the NAFTA
negotiations. I są podawane dzisiaj w sprawie tej same argumenty, które zostały podane właśnie w sprawie tej zony w Ameryce Północnej. We just have to look at what the NAFTA agreement brought to Mexico, the weakest of the three concluding partners in the NAFTA. Wystarczy dzisiaj popatrzeć na to, co ta umowa w Ameryce Północnej przyniosła najsłabszemu z tych trzech partnerów, czyli Meksykowi. The unemployment rate in Mexico increased 13-fold since 1994. Od 1994 roku, od kiedy ta umowa przeszła w Meksyku, był wzrost bezrobocia, 13-krotny wzrost bezrobocia. While the poverty rate is on the same level as it was in 1994. A poziom biedy jest taki sam, jak był w 1994 roku, nadal dzisiaj. And now we can basically conclude that NAFTA has created in Mexico a criminalized and exploited society. Możemy więc stwierdzić, że NAFTA, ta umowa NAFTA wprowadziła do Meksyku biedę i przestępczość. So after such examples we can say what will the TTIP bring for Europe? Po tym przykładzie musimy się zastanowić, co przynosi TTIP dla Europy. Will it be an appropriate answer to the financial crisis that we have suffered in 2008? Czy będzie to odpowiednia odpowiedź na kryzys ekonomiczny, który mieliśmy w 2008 roku? I'm convinced that the answer is no. Jestem przekonany, że odpowiedź brzmi nie. But it seems that this opinion is underpinned by some studies that the UN has published recently. Ale i wydawało się, że ta opinia jest zgodna z tym, co stwierdziła, it's underpinned by an agreement with the United Nations. No, the UN has issued a report. That agrees with this one. Yes. That agrees with this że the United Nations wydały raport, który się zgadza z tym, co powiedziałem. Which states that 600,000 jobs will be lost in Europe thanks to the TTIP. Który uważa, że 600 tysięcy prac będzie stracone przez właśnie umowę TTIP. And the average wages will decrease as a result of the TTIP. Zarobki też spadną jako rezultat wprowadzenia TTIP. Due to the fact that trade between European nations will be replaced by transatlantic trade. Ponieważ handel, który się dzieje pomiędzy krajami Unii Europejskiej, będzie zastąpiony handel, który się dzieje pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Which will clearly lead to the decline of the European continent. A to będzie skutkowało upadkiem i zniżeniem ekonomicznym Unii Europejskiej. But with TTIP also there is a question of European sovereignty. Z TTIP jest też kwestia europejskiej suwerenności. In the past couple of years we have been witnesses of a number of crises in the European neighborhood. W ostatnich kilku latach byliśmy świadkami różnych kryzysów, które się działy na terenie Unii Europejskiej. In North Africa, in the Middle East, recently in the Caucasian. W ostatnich latach też widzieliśmy kryzysy, które się działy w północnej Afryce, w Kaukazie. North Africa, Middle East. A number of countries have been destabilized in the direct neighborhood of our continent. Pewna ilość krajów w najbliższym otoczeniu Unii Europejskiej została zdestabilizowana. One of our common neighbors, the Ukraine, has been destabilized in the past couple of years. Jeden z naszych wspólnych sąsiadów, Ukraina, została destabilizowana przez ostatnie kilka lat. And this series of destabilizations have led to migration crisis, which we cannot deal with at the moment. I ta seria tych destabilizacji doprowadziła do kryzysu imigracyjnego, z którym dzisiaj sobie nie radzimy w ogóle. And while the European neighborhood was destabilized, the European continent and European nations showed no sovereign foreign policy. A kiedy ta destabilizacja w naszym najbliższym otoczeniu, wśród naszych sąsiadów się działa, nie było widać żadnej suwerenności w polityce zagranicznej Unii Europejskiej. While our neighborhood was destabilized, Europe did not show a sovereign geopolitical interest. Kiedy nasi sąsiedzi byli destabilizowani, Unia Europejska nie pokazywała żadnego suwerennego geopolitycznej pozycji. And Europe has no geostrategy. I nie mamy żadnej geopolitycznej strategii.
what we can see already is that the European Union and Europe as a continent is an instrument of American geopolitical interests. To, co widzimy, jest, że Unia Europejska jest po prostu narzędziem w rękach geopolityki i polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. And it's particularly true, unfortunately, for Central and Eastern Europe. Jest to niestety wyjątkowo prawdziwe, jeżeli chodzi o Europę Centralną i Wschodnią. So when it comes to the TTIP, it is a reminder that our region and our Central and Eastern European nations should be fighting for their autonomy and for their independence as a region. TTIP nam wskazuje dość jasno, że Europa Środkowa i Wschodnia powinna walczyć o swój interes jako region. And it should identify itself both culturally, economically and politically to stand alone as an identical entity. I powinniśmy walczyć o to, aby stać sami suwerennie jako strefa, która jest podobna i politycznie, i kulturowo, i geopolitycznie. In conclusion, we have to say that the TTIP is more than just an economic treaty and a treaty that is concerned with commerce. Jako zakończenie chcę powiedzieć, że TTIP jest więcej niż tylko umowa o handel i o wolny rynek. We have to say it very clearly that it is a pre-coordinated global power move. Musimy też stwierdzić, że jest to skoordynowany i zaplanowany ruch globalnego biznesu. And it will only lead to the exploitation of our globe and to the colonization of our continent. I będzie skutkowała wyzyskiem świata i kolonizacją naszego kontynentu. And since it is not in the interest of our nations, it must be taken off the table and off the agenda as soon as possible. A dlatego też, że nie jest to rzecz pozytywna dla naszego kontynentu, musimy się temu przeciwstawić. Thank you for your attention. Dziękuję bardzo serdecznie panu posłowi Martonowi. W tej chwili dotarł już mimo gorącej atmosfery politycznej do nas kolega Jarosław Sachajko, przewodniczący Komisji Rolnictwa. Czy mamy jeszcze jakieś problemy techniczne, tak? Czekamy na odpalenie, więc dosłownie dwie minutki, nie zarządzamy przerwy, tylko jeszcze chwilkę poczekamy na to, żeby sprzęt został odpalony. Ja bardzo dziękuję przy okazji koledze Jarosławowi, że zdołał dotrzeć w gorącej atmosferze politycznej dnia dzisiejszego do nas. Szanowni Państwo, jeszcze tak tytułem wykorzystania tej chwili przerwy na ogłoszenia drobne. Kolega poseł Sachajko ma wystąpienie na około 20 minut? Nie, ja będę chciał się bardzo szybko wyrobić. Aha. Już zaraz zaczniemy, bo tak troszeczkę rozmawiamy, coś co jest jeszcze. Po pierwsze chciałem Państwa bardzo przeprosić, że mnie nie było od samego początku. Na pewno wiele straciłem, to nie ulega wątpliwości. To ja tylko dokończę to ogłoszenia drobne, więc po tym krótkim wystąpieniu przewodniczącego Jarosława Sachajki przejdziemy od razu do tej części dyskusyjnej. Zaprosimy tutaj wszystkich dotychczasowych panelistów do dyskusji przy tym stole, ale generalnie do odpowiedzi na pytania, które będą padały z sali i myślę, że możemy przedłużyć nasz pierwotny plan, który zakładał zakończenie około godziny, powiedzmy plus minus 14 do jakiejś 14:30 łącznie z dyskusją. Natomiast w samej dyskusji prosiłbym, apelował o to, żeby raczej zadawać pytania i je konkretyzować, niż wygłaszać koreferaty i dodatkowe oświadczenia. Myślę, że to nam czynię taką prośbę, ponieważ różnie to bywa na konferencjach. Ja nie mam wątpliwości, że na sali jest również grono ludzi, którzy są w temat zaznajomieni i mający swoje opinie na ten temat, ale chcielibyśmy posłuchać dzisiaj opinii przede wszystkim tych, którzy specjalnie do nas tutaj przyjechali, żeby wziąć udział w tej konferencji. Thank you.
raz bardzo serdecznie Państwa przepraszam. Chciałem być tutaj od samego początku. Chciałem się od Państwa również wiele rzeczy dowiedzieć. Jestem przewodniczącym Komisji Rolnictwa Nie łapie żółtnik. Trzeba może było przerzucić. Zajmujemy się wieloma rzeczami związanymi z rolnictwem, o których będę może przy okazji poszczególnych... Jarek, ja mam taką prośbę, jeśli jednak byś mógł usiąść i mówić do mikrofonu. Do mikrofonu. No nie lubię, nauczony jestem na stojąco. Bo nawet jeśli cię nie będzie widać, to dobra. Chcesz pokazać na rzędniku w związku z tym, że masz chyba tak nowoczesny sprzęt, który, nie sprzęt, który właśnie ten jest tak, sejmowy znaczy. Sprzęt nie dorasta do niego, to... Musi pan przełączyć nie to. To jest klawiszami. Tylko które? Rewen i... To żeby było chociaż dobrze słychać, prawda? Tak, myślę. A może on się sam obudzi? Nie, aż on jest obudzony. Jak zobaczy, że go widzimy. No i zaraz powinien się znaleźć. Albo po prostu wygłosisz referat z laptopa i my będziemy zasłuchani, zapatrzeni wyłącznie w ciebie, tak? A w międzyczasie się to znajdzie, tak? Tak, a w międzyczasie spróbujemy coś uruchomić. Przepraszam. Zasady, jak myślę, że Państwo o tym słyszeli od samego początku. Bo sam pomysł TTIP jest przedstawiany w mediach, w prasie jako coś fantastycznego, coś, co nas w jakiś sposób ochroni przed rynkiem azjatyckim, przed zalewem jakiegoś innego towaru nie pochodzącego od białych ludzi. Tak często to odbieram, co jest takie dosyć dziwne. Mamy połączyć się ze Stanami Zjednoczonymi po to, żeby był wzrost inwestycji, aby koszty działalności obniżyć, aby łatwiejszy był przepływ towarów. No i problem. I gdzie się zaczyna problem? Problem zaczyna się w tym, że mamy inne regulacje, inne standardy. Zupełnie inaczej od lat już funkcjonujemy. Kto negocjuje? To już o tym Państwo na pewno mówili. Z jednej strony i z drugiej strony są urzędnicy, tylko jaki jest problem? To są osoby, jak każda inna osoba, podatna na naciski różnego rodzaju i problem się pojawia cały czas w tym, że to się dzieje za zamkniętymi drzwiami. Bo gdyby to nie było za zamkniętymi drzwiami, tak jak w tej chwili tutaj to wszystko się nagrywa i społeczeństwo może decydować, to myślę, że te negocjacje wyglądałyby zupełnie inaczej. Nie byłoby żadnego problemu. Ja w poniedziałek byłem tutaj w Pałacu Staszica, ambasada brytyjska organizowała konferencję i no właściwie dosyć aktywny tam byłem, ale jedno z pytań było takie, czy ten traktat na koniec będzie przetłumaczony na polski język i opublikowany. No, czy państwo z ministerstwa, dwóch panów z ministerstwa, którzy z naszej strony to negocjują, no zastanawiało się nad tym może tak. No okazało się, że koniec końców będzie ten traktat musiał... Musi pan na drugi monitor się przełączyć. Może źle włożone. Że traktat i tak będzie musiał być przetłumaczony na język polski, bo parlament nasz lokalny będzie musiał go ratyfikować. Tylko znowu na moje pytanie, ile czasu będzie miało społeczeństwo, ile czasu będą mieli posłowie, żeby się z tym zapoznać? Bo tu jest cały czas ten problem. I rzecz, która jest najbardziej dla mnie naganna, to, że społeczeństwo nie może uczestniczyć na bieżąco w tych negocjacjach. Czyli jeżeli byśmy te negocjacje byłyby otwarte, to wszystko w porządku. Na koniec będzie dokument,
który będzie już zatwierdzony i bierzcie go w całości, co było powiedziane na tej konferencji. Bierzcie go w całości, bo produkt krajowy brutto wzrośnie, to się wam opłaci. I tak naprawdę ja, no może nie jestem przekonany, ale wydaje mi się, że może produkt krajowy brutto być wyższy. Tylko co z tego dla społeczeństwa? Czy to czasem ten produkt krajowy brutto nie będzie wyższy tylko dlatego, że korporacje zrobią większy obrót gotówką, a zwykli ludzie, tacy jak tutaj siedzą w tej sali, czy chodzą po ulicach, na tym stracą i to wielokrotnie stracą. I to będzie w mojej ocenie na dzisiaj, bo nie znam tych zapisów. To będzie ten właśnie zysk, że korporacje mają łatwiejszy przepływ, łatwiejszy dostęp, mogą pozywać, a my jako obywatele będziemy mieć gorzej płatne prace, gorszy dostęp do produktów i dalej mniejsze prawa. Dlaczego ci urzędnicy, no, tak jak powiedziałem, ludzie są tylko ludźmi. I teraz wielkie korporacje mają swoich lobbystów. Ja nie mówię, że lobbowanie jest czymś złym. Cały czas coś tam lobbujemy. Ja też w jakiś sposób lobbuję nasze poprawki, które tutaj są wśród innych posłów. Tylko chodzi o to, żeby to było na oczach. Na oczach innych. I wtedy, jeżeli się to robi w trakcie komisji, przekonuje się do kogoś, że dana poprawka, dana zmiana jest dobra, to wtedy społeczeństwo może widzieć, o co chodzi, dlaczego ja tak zrobiłem, i od razu może mieć na mnie zwrotny wpływ. Problem jest, kiedy te duże korporacje, tak naprawdę, bo to one negocjują, coś przenegocjują, a później my dostajemy globalny produkt. Rolnictwo nasze od rolnictwa amerykańskiego znacznie się różni. Nasze rolnictwo to jest rolnictwo wielofunkcyjne. Gospodarstwo rolne pełni różne funkcje, jest bardzo często wielokierunkowe. Od jakiegoś czasu próbuje się nam wmówić, i to niestety w Sejmie część posłów uważa, że tak powinno być, że właśnie powinniśmy robić monokultury, powinniśmy zwiększać gospodarstwo, bo wtedy jest taniej. Okazuje się, że to wcale nie jest taniej. W tej chwili ci rolnicy w Anglii, którzy uwierzyli w to, że monokultura i większe gospodarstwo to jest lepiej, mają problemy, bankrutują, protestują. Więc dobrze się mają właśnie te gospodarstwa, które są wielokierunkowe, bo wtedy one są elastyczne na różne rzeczy. Gospodarstwa w Europie są niewielkie, średnio około 14 hektarów, w Polsce 10,5. Różnie wygląda to również w Polsce. W Polsce wschodniej gospodarstwa są malutkie, 3-5 hektarowe. Polska zachodnia to są znacznie większe gospodarstwa, 200-300 hektarowe. Nie chcę mówić o takich molochach, bo na szczęście ich dużo nie ma. Rolnictwo jest intensywne, ale i konwencjonalne, jak również ekologiczne, na które będziemy zwracali uwagę. W ogóle w polskiej konstytucji mamy zapis o tym, iż rolnictwo, gospodarstwa rolne są rodzinnymi gospodarstwami. No i co jest ważne, zakaz wprowadzania technologii podwyższonego ryzyka, na pewno już Państwo o tym mówili, tym się znacznie różnimy od między Stanami Zjednoczonymi. My, jako Europa, nie tylko Polska, jak czegoś nie jesteśmy pewni, nie jesteśmy przekonani, to nie wprowadzamy. W Stanach Zjednoczonych, i to jest coś, co jest najbardziej niebezpieczne, oni z drugiej strony podchodzą. Skoro nie ma żadnych badań, które jednoznacznie powiedzą, że coś jest złego, że coś działa na kogoś źle, to wprowadzajmy. Mi to przypomina czasy stalinowskie i wojnę w czasie II wojny światowej. Rozpoznanie w boju. Do przodu i zobaczymy, co będzie. Ja na takie postępowanie się nie godzę. Życie się ma jedno i jeżeli życie się straci, jeżeli człowiek zachoruje, to już się tego tak nie odzyska. I dlatego tego się bardzo boję. Stany Zjednoczone. Przemysłowy model rolnictwa. Gospodarstwa bardzo wyspecjalizowane, przeciętna wielkość gospodarstwa to jest około 190 hektarów, ale to jest znowu tak jak w tą średnią, bo na preliach to jest 1000 hektarów, w górzystych terenach to jest 1000 hektarów.
to jest 1500 hektarów i większe są gospodarstwa. Tu z tą średnią, tylko proszę zobaczyć, bo tam pokazałem średnią i u nas średnią. W Polsce średnia to jest 10 hektarów, a tutaj mamy 190. Przy tym średnia, a wiedzą Państwo, jak średnia się ma, jak idą Państwo z psem na spacer. Nijak. I tutaj widzimy udział pracujących w rolnictwie w ogólnej liczbie zatrudnionych. W Stany Zjednoczone, Kanada, bialutko, też Europa trochę bialutko, tu Polskę, przepraszam, tutaj tak to nie działa, Polska jest zielona, aczkolwiek proszę zobaczyć, tak od większości świata mocno nie odbiegamy. Produkcja roślinna. Mamy zakaz uprawy roślin genetycznie modyfikowanych. W Europie jest on w miarę popularny i to bardzo dobrze, że tak jest. Są od tego jakieś tam, nawet w polskim prawodawstwie, są luki. I tutaj jako Komisja Rolnictwa, jako Kukiz 15 na pewno będziemy dążyli do tego, żeby tych luk nie było. Myślę, że Państwo mówili o tych roślinach genetycznie modyfikowanych. To już jest powszechnie wiadome. Ten zysk, jaki był obiecywany z tego, z tych zalet roślin genetycznie modyfikowanych, nie rekompensuje potencjalnych strat dla społeczeństwa. Czy strat, nie tylko potencjalnych, bo znowu zyskują korporacje, one najwięcej tu zyskują, a tak ogólnie społeczeństwo ten zysk ma niewielki. I ja niestety, nie, no może stety, idę znowu krok dalej. Ponieważ nie widzę, zysk nie jest tak ogromny, a istnieje pewne niebezpieczeństwo, że te genetycznie modyfikowane rzeczy nie są najzdrowsze dla nas, to po co w ogóle się w to wchodzić? Po co w ogóle się nad tym zastanawiać? Skoro nie grozi nam głód tak naprawdę, jeszcze przez wiele lat nie będzie groził głód, jest tylko zła redystrybucja żywności, to po co w tej chwili robimy jakieś konkretne cuda? W Stanach Zjednoczonych niestety przemysł mocno opanował i korporacje, bo to nie przemysł, to są po prostu korporacje, opanowały. Proszę zobaczyć, właściwie wszystko jest genetycznie modyfikowane na różne rzeczy. To niekoniecznie musi być genetycznie modyfikowana żywność, tak jak my tutaj się boimy na randach, bo to od tego się zaczęło i to powszechnie działa. Od różnych rzeczy rośliny mogą być genetycznie modyfikowane. Różne, tak mówię, tylko zysku tego tak naprawdę nie ma, szczególnie u nas w Europie. Zysk możemy powiedzieć, że oni w Stanach mają, czy mogą mieć ten zysk, no bo jak nie trzeba ileś tam razy jeździć po polu, tylko można dwa razy pojechać, to niby jakiś jest zysk, tylko ten zysk musi być ciągniony. A ile osób przez to zachorowało, ile osób przez to umarło, czyli już tak naprawdę dla gospodarki państwa nie ma zysku. Chyba że już rozumiemy znowu gospodarkę państwa przez koncerny, bo koncerny też będą miały dalej zysk, bo lekarstwa również robią koncerny i to, jak Państwo wiedzą, bardzo często te same, które robią środki chemiczne, więc one mają od zawsze zysk. Problem jest tylko w społeczeństwie i w Stanach Zjednoczonych to społeczeństwo jest nieuświadomione. Proszę zobaczyć, tutaj są jakieś tam badania, które pokazują akceptację dla GMO. Niestety i znowu przemysł ma pieniądze, czyli ma media i może pokazywać tę w cudzysłowie dobrą stronę roślin genetycznie modyfikowanych. No i to jest ten powód. Czyli widzimy dużą akceptację. I tu przechodzimy do systemu rejestracji i dopuszczania do obrotu środków ochrony roślin. W Unii Europejskiej bardzo wiele jest różnych środków zabronionych. Różnicę mamy ogromną. W Stanach Zjednoczonych idą w tym kierunku. Skoro nie mamy jednoznacznych badań, że to szkodzi, to się nie przejmujemy.
No tutaj widzimy jeszcze bardziej drastycznie. W Europie nie mamy, nie możemy stosować 82 substancji aktywnych w Stanach Zjednoczonych i je się stosuje. I to chodzi o koszty. Tutaj w tej chwili mamy podobny problem z konkurencją naszego rynku z rynkiem ukraińskim. Tu rolnicy w tej chwili, Polskę to dotyka. My znowu, pomimo tych dużych restrykcji, kolejne substancje aktywne chcemy wyłączać, bo mogą szkodzić, a na Ukrainie oni stosują nawet nie oryginalne produkty, tylko generyki z Chin. I mają, po prostu ta chemia u nich jest tańsza. Co do produkcji zwierzęcej. Nie mają takiego generalnego, federalnego prawa, który mówi chociażby o dobrostanie. Dobrostan, czyli ile tych zwierząt może być w klatce, na metrze kwadratowym i tak dalej. Co więcej, mają prawo, jak Państwo widzą, które zabrania dokumentowania tego złego traktowania zwierząt i nie można tego upubliczniać, czyli no samo istnienie takiego prawa mnie szokuje, ja mam nadzieję, że Amerykanów też ono by szokowało, tylko się obawiam, że oni po prostu nie wiedzą. Oni będąc szczęśliwymi z puszką piwa nie interesują się tym, mają ropę tanią, życie proste, więc bo nie potrafię zrozumieć, jeżeli takiego prawa i akceptacji dla takiego prawa. Dlaczego to jest też, bo ja nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, dlaczego ten dobrostan jest taki ważny. Bo, no tu myślę, że większość z Państwa je mięso i każde zabicie zwierzęcia nie jest dla niego przyjemne. No więc to trzeba sobie zdawać sprawę, zjadamy te zwierzęta, zabijamy je. Więc to jest dla nich na pewno ogromnym stresem, na pewno. Nawet sobie nie potrafię wyobrazić jakim. Ale przez to, że nie spełnia się norm dobrostanu, te zwierzęta są cały czas w stresie. To nie jest jakiś tam krótki okres stresu przed ubojem. To jest permanentny stres. I teraz kolejna rzecz, o której się głośno nie mówi. Ten permanentny stres powoduje, że te zwierzęta są pełne hormonów, enzymów stresu. To mięso jest toksyczne od tego. Ja kiedyś czytałem w jakiejś publikacji, że w średniowieczu najlepszą trucizną była krew ze świń, które zostały zagonione przez psy. Tak, to były specjalnie tresowane psy, które tych zwierząt nie zjadały, tylko tak je zaganiały na śmierć, że one padały później z tego nadmiaru adrenaliny i różnych hormonów. I te zwierzęta, takie w takich stresowych sytuacjach żyjące tam w wielu fermach, bo nie wiem czy we wszystkich, również mają w sobie te hormony stresu. W Europie, i tutaj bardzo często się narzekamy, mamy nadregulacje. I tych regulacji mamy wszystko. Tu od tej krzywizny banana po ogórki i ślimaki, które są rybami. Aczkolwiek, już mówiłem to przy okazji negocjacji, ludzie są tylko ludźmi, jednak ludzie są tylko ludźmi, i przez ten brak totalny regulacji dochodzi do takich wynaturzeń, jak jest w Stanach. No, nie można pójść znowu w nadregulację, aczkolwiek regulacje powinny być. Regulacje powinny być, bo ten dobry rozsądek przez pieniądze niektórym osobom może być przysłonięty. No to o tym Państwo na pewno już dzisiaj mówili, bo to jest też taka sytuacja dla nas szokująca, że u nas do mycia mięsa używa się wody, po prostu się myje. A oni idą krok dalej, myją wodą, chlorowaną wodą. Niby ten chlor, prawdę mówiąc, my pijemy cały czas w wodzie. Wciąż nie chcemy przejść na ozonowaną wodę, bo można ozonować wodę i przed II wojną światową nawet w Polsce się ozonowało wodę, no ale taniej jest chlorować. Pokazuje różnicę. Zwierzęta klonowane.
Nie wiem, prawdę mówiąc, gdzie tutaj taki zysk jest na klonowaniu zwierząt, bo jak Państwo pamiętają, naturalnie jest często łatwiej i przyjemniej, ale oni tutaj sobie robią klonowane zwierzęta. Przy klonowanych zwierzętach, znowu, no, wybieramy kogoś, wybieramy jakiś egzemplarz, który powielamy i też nie wiemy, co powielamy. No, natura jednak dosyć dobrze to opanowała. Jak Państwo się rozejrzą i przyjrzą się, jak pięknie ten świat jest zbudowany, świat zwierzęcy i roślinny wokół Państwa, to tylko dlatego on tak ładnie jest zbudowany, że ten dobór naturalny dobrze sobie poradził z tym wszystkim. A tutaj próbujemy z jakichś powodów poprawiać tę naturę i mówić, że tylko akurat nie jakieś konkretne zwierzę będzie robione. O tych standardach już mówiłem. Proszę zobaczyć, wiele rzeczy, wiele środków jest w Europie zabronionych już od dawna, od roku 2000 antybiotyki, od 2006 roku. W Stanach Zjednoczonych tego nie ma. I dalej ja podejrzewam, że jest tak tylko dlatego, że oni sobie nie zdają z tego sprawy. Że oni dlatego tak puchną, tyją i te wszystkie różne rzeczy są zrobione, że oni sobie po prostu codzienną dawkę różnych enzymów, hormonów biorą z pożywienia. I co by nie robili, ile by nie biegali, czego myślę, że też nie robią, to nic nie zrobił, biorąc taką chemię do siebie. No bo to działa, to po prostu działa. Maksymalnie, znowu standardy. To jest, o czym już mówiliśmy. Mamy zupełnie inne standardy. Ja nie mówię, że w Europie jest idealnie. Niestety korporacje przekonują polityków do zwiększania ilości pozostałości chemicznych. Ale w Stanach Zjednoczonych oni to już mają od dawna, a bardzo często w ogóle nie mają żadnych norm na to. Znakowanie żywności. Widzą Państwo, Polska nie ma znakowania żywności. W tej chwili jako klub Kukiz 15 pracujemy nad ustawą tutaj za przyczynkiem Państwa, którzy może dwa tygodnie temu do mnie przyszli z taką propozycją i już z jakimś opracowaniem, więc jeżeli Państwo w tej chwili, tu chciałem Państwu podziękować, a jeżeli Państwo mają też jakieś pomysły na poprawę polskiego rolnictwa, również zapraszam Państwa do kontaktu. Czyli proszę zobaczyć, Polska do tej pory nie ma ustawy pozytywnie znakującej żywność, która nie zawiera GMO. Myślę, że się to niedługo zmieni. Oczywiście będą Państwo do tego potrzebni. Mam nadzieję, że jest to jakaś tam lista z kontaktami do Państwa. Konieczne są te kontakty. Jak będziemy procedować tę ustawę, to zapraszam Państwa na komisję, żeby Państwo przyszli i poparli to. Bardzo ważny jest lobbying na posłów, tak to nazwę, ale ładnie, a tak nieładnie, albo tak naprawdę nacisk na posłów. Żeby oni wiedzieli, że ktoś im patrzy na ręce i to, co mówi poseł Kukiz 15, nie wyszło z niego, tylko właśnie od Państwa, od społeczeństwa. Czyli myślę, że w ciągu tygodnia ta ustawa już będzie napisana. Będziemy później, bo teraz to pracuje nad tym grupa moich prawników, później to pójdzie do prawników naszego klubu i w krótkim czasie tę ustawę złożymy. No, ten slajd mówi o znakowaniu żywności i pasz. Polska jeszcze nie jest w tym gronie, ale znowu Amerykanie w ogóle nie wiedzą, że coś takiego jest i jest to ważne. Oni nie mają tego znakowania. Miejmy nadzieję, że zmądrzeją. Mamy w Unii Europejskiej znowu znakowanie produktów regionalnych, tradycyjnych, ekologicznych. W tej chwili jako Kukiz 15 złożyliśmy ustawę o sprzedaży żywności przez rolników. Chcielibyśmy, aby rolnicy nie mogli sprzedawać żywność,
którą w swoim gospodarstwie wyprodukują. I znowu tu chcę Państwu powiedzieć, że w Europie przemysł strasznie się zabezpieczył. Mamy bardzo duże problemy w tym, myślę, że przejdziemy te problemy, żeby różne rozporządzenia unijne przebrnąć. No, potrzebujemy też Państwa na to. Chcielibyśmy, aby rolnik mógł sprzedawać żywność, która jest wyprodukowana u niego w gospodarstwie, z jego produktów, bez żadnych środków chemicznych. I mam nadzieję, że to się uda, ale są problemy. Są problemy z tym, robimy poprawki, żeby jakoś tak lawirować między rozporządzeniami, które nas obowiązują. O, to mają Państwo znakowanie żywności w Unii Europejskiej. To, co przed chwilą mówiłem, mamy znaki, nazwy, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne, gwarantowana tradycyjna specjalność. To czymś się tam różni. Chodzi o to, że jakieś tam regionalizacje są. W USA czegoś takiego nie ma. Była ostatnio na ostatniej, przedostatniej Komisji Rolnictwa procedowana ustawa znowu chroniąca te polskie nazwy, tak żeby nie można było oszukiwać w ten sposób, że jest wypromowana marka kiełbasa podlaska, kiełbasa podlaska przez dwa, bo to jest oszukiwanie konsumenta. I dla mnie najważniejszym niebezpieczeństwem jest zniesienie tej zasady przezorności. To jest dla mnie coś, na co ja się na pewno nie chcę zgodzić. Wolę dmuchać na zimne, bo wiem, że każda śmierć jest nie do odzyskania. Oni może w Ameryce więcej grają w gry komputerowe, kiedy zawsze jest unsafe i można od początku zacząć. No może tego nie rozumieją, no tak to jest. Zysk, jaki będzie, to w mojej ocenie tylko zysk dla korporacji, które będą przywoziły przetworzoną żywność. My jesteśmy eksporterem, jak już to nieprzetworzonej żywności, to się nie opłaca ani samolotami, ani statkami naszą żywność tam wozić. Likwidacja miejsc pracy w branży rolniczej jest to zagrożenie, ale mam nadzieję, że dzięki naszej pracy w Komisji Rolnictwa, właśnie dzięki temu, że będziemy obniżać podatki jako Kukiz 15, że wprowadzamy ustawy prokonsumenckie, uda się przekonać polskie społeczeństwo i tak zrobić prawo, aby polski rolnik był konkurencyjny z dużymi korporacjami. Bo tak naprawdę przewaga dużych korporacji jest taka, że one mają wpływ na prawo. Bo wcale nie jest prawdą, że duża korporacja potrafi wyprodukować żywność taniej niż rolnik. Bo tak naprawdę rolnik ma swoje produkty, rolnik ma, to jest jego praca, a w korporacji jest ogromny narzut korporacyjny. Przewagą korporacji jest to, że ma wpływ na prawo i tak jak właśnie w tej naszej ustawie o sprzedaży żywności przez rolników. Tam, gdzie korporacja sobie nie radzi, mówi, że nie można. I już zablokowała, i już sobie poradziła. Dziękuję Państwu za uwagę. Proszę o ewentualne pytania. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, żeby z tyłu sali zapalić światło, żeby ponownie stała się jasność. Kolegę posła Sachajkę zapraszam do stołu prezydialnego. Ja bym chciał Państwa przeprosić, bo nie dość, co nie byłem na początku, to i końca nie będę z Państwem. Ale tak jak powiedziałem, na pewno sobie obejrzę to Państwa spotkanie z tamtej kamery, która zawsze nagrywa, nawet jak nie wiemy o tym, że nagrywa. Jeżeli są do mnie pytania, to proszę teraz o pytania, bardzo chętnie na nie odpowiem i będę szedł na kolejne spotkanie, bo ono już biegnie, a ja jestem tutaj. Przepraszam. To może zróbmy w ten sposób rzeczywiście, że otworzymy tą debatę, tą dyskusję z tymi pytaniami. Przy czym na początku pozostali goście, mam nadzieję, wybaczą w związku z ekstraordynaryjnymi wydarzeniami sejmowymi dzisiejszymi,
że pierwsze pytanie, jeśli są takowe, to będą skierowane do przewodniczącego Sachajki, a potem my rozpoczniemy tę debatę, że tak powiem, w całości. Czy są jakieś takie pytania? Tak, bardzo proszę. Dwa pytania. Tam najpierw pierwszy pan, tak. Proszę Państwa, chciałem tutaj powiedzieć, że jest działalność polsko-polonijna. W tej chwili pan Adam Narczyk, który też ma założone takie stowarzyszenie współdziałania. Ja bym bardzo prosił, żeby jednak siedzieć, zgłosić się do głosu, siedzieć i mówić do mikrofonu. To nam ułatwi nagrywanie, rejestrowanie i potem tę dyskusję. Nikt nie będzie, żaden prelegent nie będzie potem mógł powiedzieć, że mi usłyszał pytania. Proszę Państwa. Proste pytanie. Bo bardzo dużo było wiadomości. Czy kurczaki w Polsce i jajka w Polsce możemy jeść? Czy one są modyfikowane? Dziękuję. Dziękuję bardzo, konkretne pytanie. To może zbierzmy te pytania jeszcze tutaj od pana, tak? Proszę. Związek Smoleński z Pawłem Mileskim. Dziękuję za zaproszenie. Profesorowi Wilińskiemu i doktorowi Zdebskiemu. Pytanie podstawowe, żeby pan kierownik Komisji Rolniczej porównał potencjał produkcji rolnej Stanów Zjednoczonych i ewentualnie Europy i na tym kontekście Polski. W liczbach bezwzględnych. Ciągle. Dobrze, i jeszcze mamy pytanie, tak, od prelegenta do prelegenta, tak? Dobrze rozumiem? Dobrze, to trzy pytania i poprosimy posła Mirosława Sachajkę o odpowiedź i przejdziemy do trzeciej części. Bardzo proszę. Panie pośle, mam takie pytanie, czy Sejm może coś zrobić, żeby poprawić dostępność informacji na temat TTIP dla rolników, bo to jest najważniejsza rzecz, Komisja Rolnictwa może coś zrobić. No i co zrobić, żeby nie dopuścić do tego, o czym pan poseł i ja przed tym mówiliśmy? Znaczy, co możemy robić, to zacznę od ostatniego pytania. Co robimy teraz jako posłowie? Organizujemy te konferencje, nagłośniamy to, gdzie się da. Jeżdżę po Polsce i o tym mówię. No, potrzebuję dalej Państwa pomocy w tym, bo to jest takie nie do Państwa zastrzeżenie, ale ogólnie dla społeczeństwa taka informacja. Sami posłowie bez społeczeństwa nic nie mogą zrobić. Posłowie mają tak samo jak i Państwo, dwie ręce, głowę, nogi i tyle. Prosiłbym, żeby, jak ten komunikat pójdzie dalej, żeby całe społeczeństwo angażowało się. Politykom trzeba patrzeć na ręce i to jest komunikat główny dla społeczeństwa. Trzeba się angażować, trzeba czytać, trzeba naciskać na swoich posłów, trzeba, tak jak tutaj Państwo, zaproponować jakąś inicjatywę ustawodawczą, powiedzieć, co Państwu przeszkadza. Więc róbmy to dalej, to co robimy. Było pytanie z prośbą o porównanie potencjału. No to tu trzeba powiedzieć, że nie bardzo możemy porównać te potencjały polski, europejski i amerykański. Nie mam bezwzględnych... Nawet polski i amerykański. Polski, europejski, te potencjały, polski i amerykański jest w ogóle nie do porównania, to raz. Europejski i amerykański też się nie da porównać. Tu trzeba byłoby patrzeć powierzchniowo. Powierzchniowo i zaangażowanych pieniędzy. Ameryka dużo więcej jest w stanie i dużo więcej angażuje tych pieniędzy niż Europa. Tylko Ameryka jest ogromnym producentem żywności. Więc tutaj ona wyprzedza Europę, tylko chodzi o to, czy jest nam potrzeba tak intensywnej produkcji żywności. Tak jak powiedziałem, w tej chwili ten głód, który występuje na świecie, on nie jest spowodowany brakiem żywności. Głód jest spowodowany tym, że jest zła redystrybucja żywności. Więc tutaj naprawdę w tej chwili nie musimy ani panikować, że za dużo ludzi jest, ani że jest za mało żywności. Po prostu ona jest źle redystrybuowana, często żywność jest wykorzystywana na różne inne rzeczy, bo my słyszeliśmy o różnych biopaliwach i takich rzeczy, ale żywności nie brakuje. Co do kurczaków i do jajek, no z czymś to trzeba porównać.
No, myślę, że tutaj to żadną tajemnicą nie jest, że Polska sprzedała swoje mieszalnie pasz jakiś czas temu. Polska importuje bardzo dużo soi genetycznie modyfikowanej, bo te mieszalnie pasz po to wykupiły polskie mieszalnie pasz, żeby korzystać z soi genetycznie modyfikowanej. Ja wczoraj przekazałem kolegom z Komisji Rolnictwa, bo byłem inicjatorem tego, aby powstała ustawa zmuszająca mieszalnie pasz do wykorzystywania polskiego białka. I mam nadzieję, że w krótkim, przewidywalnym czasie pozbędziemy się tej soi, która do nas przypływa genetycznie modyfikowanej. Z dwóch powodów. Pierwszy już Państwu powiedziałem, bo nie do końca wiemy, jak to na nas wpływa. Drugi powód to mamy polskie białko, możemy go wykorzystywać w dużej części. Mamy rośliny strączkowe, które możemy wykorzystywać. I każdy import do Polski to jest import tamtejszego bezrobocia. Polscy rolnicy w tej chwili już uprawiają roślin białkowych tyle, żebyśmy mogli ponad 50% zastąpić tę soję, którą importujemy. Problem jest jaki? Że nikt nie chce od rolników tego kupować. Po prostu mieszalnie pasz, one po to są, żeby kupować soję, a nie polskie białko. Dlatego powstała ta inicjatywa zmuszająca, bo tak to i tam jest tak, na taki napis, taki zapis w tej ustawie, którą, tak jak powiedziałem, wczoraj przekazałem pozostałym kolegom z komisji, który zmusi mieszalnie pasz do wykorzystania polskiego białka roślin strączkowych w swoich paszach. Więc komisja to widzi, my po to poszliśmy tutaj do parlamentu jako Kukiz 15, żeby naprawiać polskie rolnictwo i nie ma sensu importować bezrobocia z całego świata. A komu zostały sprzedane Czy tu byśmy musieli wchodzić, prawdę mówiąc, jakbyśmy weszli, to tak nie wiemy. To jeżeli korporacja kupuje, to raz jest taka, raz jest taka. Ta soja, która do nas płynie, to też nie wiadomo, czyja ona jest. Bo można tylko wiedzieć, skąd ona wypływa, a po drodze ona trzy razy właściciela zmieni. Więc tak naprawdę my na to mamy mały wpływ. Co mnie boli, to, że nie mamy naszych polskich mieszalni pasz. I też taką inicjatywę w Komisji Rolnictwa powziąłem i mamy stałą podkomisję do spraw, ona się nazywa spółdzielczości. Chodzi o to, że chciałbym odbudować polskie przetwórstwo, polskie mieszalnie pasz, polski rynek. I teraz jak to zrobić? No wydaje mi się właśnie przez to, że się trzeba łączyć i pomoc publiczno-prywatna, jaką możemy jako państwo polskie dać na rozruch, bo zawsze jest kłopot z jakimś rozruchem, to właśnie tym inicjatywom oddolnym, polskim, społecznym, bo spółdzielczość tym się różni od grup producenckich, które do tej pory były promowane, że każda osoba ma jeden głos. No ale to już jest inna dyskusja. Dobrze, dziękujemy serdecznie koledze przewodniczącemu i zwalniamy w związku z obowiązkami innymi. Później przyszedł, wcześniej wyszedł, więc jakoś się wyrównało, tak? Ale zostawiam Państwu, jeżeli ktoś by chciał wizytówkę moją, to jak najbardziej mam tutaj kilka tych wizytówek, można mieć ze mną stały kontakt, te dane są... Jeszcze 30 sekund na PR Komisji Rolnictwa. Panie Przewodniczący, proszę tam podać. I przechodzimy do dalszej debaty, dalszej dyskusji. Szanowni Państwo, oczywiście ja nie mogę... Tak, poczekajmy chwilę, aż sytuacja na sali się uspokoi. Dziękujemy serdecznie. W związku z tym, że mamy szereg prelegentów, którzy dzisiaj się wypowiadali, ja oczywiście zachęcam do tego, żeby zadawać różnym prelegentom różne pytania i prosić o odpowiedzi, ale zanim to nastąpi, być może są jakieś kwestie w toku wystąpień, które tutaj padły,
które prelegenci chcieliby, że tak powiem, wzajemnie się dopytać, wzajemnie podnieść. Jeśli tak, to możemy, to jest w tej chwili na to ten moment. Jeśli nie, to oddamy głos sali. Czy są takie? To pan Marcin Wojtanik, bardzo proszę. Proszę Państwa, tutaj kilkakrotnie było takie sformułowanie amerykańskie korporacje. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że zastrzeżenia do umowy TTIP to nie jest tylko obawa przed amerykańskimi korporacjami, dlatego że również europejskie korporacje mają konkretne powody, żeby popierać tą umowę. Dam tutaj jako taki przykład rynek, instytucje finansowe. To europejskie instytucje finansowe zabiegają o to, żeby włączyć kwestie finansowe do TTIP, dlatego że Stany Zjednoczone mają bardziej uregulowany ten rynek po kryzysie finansowym, czego w Europie w takim stopniu nie miało miejsca. A więc właśnie chodzi czasami o to, że to europejskie również korporacje naciskają na umowę, nie tylko amerykańskie, tak żeby była taka jasność. Jasne. Dobrze, w takim razie idziemy do rundy pytań, tak proszę o konkretyzowanie, czy pytanie jest jeszcze do... Jeszcze pani doradca, przepraszam. Przepraszam, chciałabym tylko doprecyzować odpowiedź na pana pytanie. Pan zapytał, czy są kurczaki i jaja genetycznie modyfikowane. Otóż nie ma ich na całym świecie, ale są kurczaki i jaja wyprodukowane od zwierząt żywionych paszami genetycznie modyfikowanymi. Oczywiście one również niestety w Unii są nieoznakowane. Także zwierząt się jeszcze póki co nie modyfikuje w celach wprowadzania na rynek, ale pasze jak najbardziej. I przystępujemy do pytań z sali i do dyskusji. Bardzo proszę, pierwsze pytanie, drugie, trzecie i czwarte tam. Po ile mamy pytań? Słucham? Po dwa pytania, tylko na kogo? Powiem tak, to tak jak z dobrym prawodawstwem, to znaczy dobre prawodawstwo nie zakłada, w moim pojęciu oczywiście, nie zakłada ani państwa minimum, ani państwa przeregulowanego, tylko działa według starej, dobrej zasady, tyle prawa, ile potrzeba, tak? Ile rozsądek, ile zdrowy rozsądek, dobro publiczne wymaga i proszę również spróbować według zasady zdroworozsądkowej, tak? Przedstawię się, moje nazwisko Roman Izdebski. Zacznę pytanie, czy jest jakiś przedstawiciel Ministerstwa Skarbu lub Ministerstwa Rozwoju na sali? Przypuszczam, że nie. Obawiam się, że nie. W związku z tym to będzie pytanie do pana Wojtanika, który nas łaskawie poinformował, że Skarb Państwa zainteresował się tymi 60 umowami handlowymi, gdzie ISDS jest zawarty, co jest bardzo groźne. Czy ma pan wiedzę, czy jest to tylko apel, który może mieć charakter takiej czczej obietnicy, czy ktoś to monitoruje? Czy ktoś to monitoruje? Bo może to jest taka podpublicznie tylko deklaracja i nic się z tym nie dzieje, a to może mieć niesamowite konsekwencje finansowe dla naszego kraju. I czy jest prawdą, że wypowiedzenie takiej umowy, która ISDS zawiera, trwa do jednego roku, czy trwa to dłużej? Drugie pytanie chyba też do pana Wójtalika, bo chyba może ma w tej obszarze największą wiedzę. Czy ma pan wiedzę, jak będzie wyglądała procedura zatwierdzania TTIP? Czy to będzie tak jak przy, bo też nie jest dla mnie jasne, czy przy CETA wystarczy jednomyślność Rady Unii Europejskiej, czy większość kwalifikowana, czy większość zwykła? Czy przy TTIP będzie to znowu jednomyślność Rady Unii Europejskiej, większość kwalifikowana, czy większość zwykła? Jak ten proces ma się odbywać w Parlamencie Europejskim, który musi kontrasygnatę jakby wydać? No i czy jest możliwe oprotestowanie umowy przez jedno państwo członkowskie? Z komentarzami na razie się wstrzymuję, aczkolwiek mnóstwo do dopowiedzenia jeszcze to, co dzisiaj było mówione, mógłbym dodać. Może się uda. Dziękuję serdecznie. Zbieramy na razie pytania. Bardzo proszę. Rafał Dzięcio, wolny słuchacz. Drodzy panowie, szanowni państwo prelegenci, dziś wiele było na temat rolnictwa, ale czy mogliby państwo poruszyć temat polskich patentów w kontekście TTIP? Co się dzieje z naszymi patentami?
gdzie są produkowane nasze wynalazki i czy jest szansa, żeby nasze wynalazki były częściej produkowane w naszym kraju. Chodzi mi o grafę. Dziękuję. Dziękuję. Rozumiem, że pytanie jest rzucone raczej na przestrzeń, ponieważ nikt się chyba tutaj w tym gronie tym akurat specyficznie nie zajmował, nie zajmuje. Bardzo proszę. Adam Bednarczyk, Polsko-Polonijne Zgromadzenie. Bardzo bym prosił Panie Adamie, jednak jak można było mikrofon. Na siedząco albo z mikrofonem. No można też stać i trzymać, ale jest wygodniej, swobodniej, głośniej. Adam Bednarczyk, Polsko-Polonijne Zgromadzenie Podległościowe. Ja mam krótkie komentarze, ponieważ byłem 20 lat w Stanach Zjednoczonych, pracowałem jako quality engineer i poza tym prowadziłem kursy. Jeszcze raz, inżynier czego? Quality, znaczy jako inżynier jakości. A ponadto prowadziłem zajęcia i dla inżynierów, i dla studentów. Też uczestniczyłem w kursach tak zwanych Six Sigma, gdzie tam dwie części mogą być na Lidl produkowane, bo ta sprawa jest bardzo ważna. A więc chciałbym tylko poruszyć, proszę Państwa, jakie są nasze szanse w konkurencji z przemysłem amerykańskim? A więc po prostu dominują tam obrabiarki numerycznie sterowane. To tanią siłą roboczą są Meksykanie. W związku z tym nasz przemysł prawie że nie ma szans na to, żeby konkurować z przemysłem amerykańskim. Następnie, proszę Państwa, tam się stosuje te statystyczne metody kontroli jakości. A więc, proszę Państwa, jeśli przypuśćmy, jak trochę zrobimy marketingu, jeśli chcieliśmy sprzedawać produkt, pytanie tak, od ilu lat stosujecie statystyczne metody kontroli jakości? Niestety w Polsce to jest niestosowana metoda i nie sądzę, żeby domy towarowe amerykańskie chciały kupować polskie produkty ze względu na brak tych metod. Banki, proszę Państwa, wiemy, tam ujemne odsetki, u nas przypuśćmy 24. I jeszcze, proszę Państwa, my jako organizacja wystąpiliśmy do władz gdzieś 2 miesiące temu o oznakowywanie żywności modyfikowanej, w szczególności dotyczy to hodowli zwierząt, które są żywione soją pojedynczo, a nawet podwójnie modyfikowane. Pojedynczo to jest przeciwko chwastom, a podwójnie to przeciwko chwastom i przeciwko zwierzakom, żeby tej soi nie jadły, prawda? A więc ta soja głównie jest produkowana w Brazylii i około 2 milionów ton tej soi jest importowane do Polski. Naszej żywności prawdopodobnie Rosjanie nie chcą kupować, dlatego że prawie wszystkie świnie, zwierzęta, prawda, są karmione tą soją pojedynczo albo podwójnie modyfikowaną. I nie ma pewności co do tego, że nie ma to wpływu na zmiany genetyczne człowieka. Prawda? Pan główny inspektor sanitarny odpowiedział nam w sposób wymijający, prawda? I pokrętny. W najbliższym czasie mają być wyniki badań laboratoriów francuskich, w czerwcu już, które potwierdzą, jaki jest dokładnie wpływ tego glifosatu na zdrowie ludzkie. No to właśnie tyle, co chciałem Państwu. Mogło być dużo więcej, ale po prostu nie. Dziękujemy. Złamanie zasady, to znaczy nie było pytań, ale jednak celnie, także dopuszczamy ten głos. Tam w kolejności było, zaraz mieliśmy raz, dwa, trzy i czwarty głos i tak już notuję kolejne pytania pana posła. Krzysztof Kowalczyk, ja jestem byłym kandydatem z listy Kukiz 15 w okręgu lubelskim. Współpracowałem też z Kornelem Morawieckim. Chciałbym zadać pytanie, które wiąże się z tą współpracą, bo wówczas, kiedy Kornel jeszcze Morawiecki w 2010 roku kandydował na prezydenta, właśnie podnosił między innymi ten problem tych arbitraży międzynarodowych i wysysania pieniędzy z Polski poprzez tak zwane sądy arbitrażowe. Wtedy głośna była sprawa właśnie Eureko, PZU, prywatyzacja PZU, spór ze Skarbem Państwa. W nawiązaniu do wypowiedzi jednego z prelegentów, który mówił o odszkodowaniu, które wtedy Polska zapłaciła, ponad 8 miliardów złotych, i to ładne porównanie, że to ponad 2 razy więcej niż koszt budowy centralnego odcinka metra warszawskiego. No, chciałbym zapytać zarówno właśnie tego prelegenta, który poruszył ten temat, jak i pana posła Winnickiego, jakie instrumenty prawne
można by podjąć, aby zablokować nadrzędność takich umów międzynarodowych nad prawem polskim, ponieważ w sprawie PZU mogliśmy w ogóle nie płacić tego odszkodowania. Mało tego, na gruncie prawa polskiego Skarb Państwa miał prawo domagać się, żeby to Eureko płaciło odszkodowanie. Była komisja śledcza w 2005 roku, był podnoszony argument, że kupiono akcje PZU na kredyt, że Eureko wcale nie było inwestorem branżowym, że to był tak zwany holding mieszany według przepisów europejskich. I na gruncie tego można było uznać umowę prywatyzacyjną Eureko, gdzie Eureko w 1999 roku w konsorcjum z Big Bankiem Gdańskim zakupiło około 1/3 akcji PZU, można było uznać za prawnie niewiążącą na gruncie polskiego prawa. Tego nie zrobiono, z tej ścieżki nie skorzystano i stąd było to wysokie odszkodowanie. Więc moje pytanie jest takie, w jaki sposób moglibyśmy się zabezpieczyć, żeby ta nadrzędność polskiego prawa jednak była nad tymi umowami międzynarodowymi. Dziękuję. Jasne. To może w tej chwili tą rundę pytań zamkniemy i przystąpimy do odpowiedzi. Byli prelegenci wywoływani imiennie, ale też zapraszam wszystkich, którzy chcieliby się w poruszanych zagadnieniach powiedzieć prelegentów do wypowiedzi. Czy pan Marcin Wojtalik może jako pierwszy, tak? Dwie osoby pytały o ISDS, więc po kolei, czy ktoś monitoruje, czy zrealizowana będzie ta zapowiedź Ministerstwa Skarbu Państwa o wypowiedzeniu wewnątrzunijnych dwustronnych umów inwestycyjnych? Odpowiedź jest taka, że ta zapowiedź miała miejsce około miesiąc, dwa miesiące temu i na razie nie wiemy nic na ten temat. Na pewno ja sam będę się tym interesował, ale ważne by było też monitorowanie przez posłów, na ile rzeczywiście tutaj te kroki w tym kierunku idą. Chcę zwrócić uwagę na to, że nad sprawą pieczę mają tak naprawdę dwa ministerstwa. Z jednej strony Ministerstwo Skarbu Państwa, które jest instytucją nadzorującą Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa, czyli tą instytucję, która broni Polski przed tymi tajnymi trybunałami arbitrażowymi, ale z drugiej strony jest Ministerstwo Rozwoju, które też ma główny głos, jeśli chodzi o umowy handlowe, reprezentowanie Polski. I tutaj potrzebna jest współpraca obydwu tych ministerstw i wydaje mi się, że posłowie powinni monitorować tę sprawę w obydwu ministerstwach, zadawać interpelacje poselskie, jakie postępy są w tym zakresie. Ale uwaga, jeszcze ile trwa wypowiedzenie, czy to się da w ciągu roku. No i tutaj muszę zwrócić uwagę, że no niestety mam bardzo złą wiadomość. W tych umowach, dwustronnych umowach inwestycyjnych, to skrót z angielskiego BIT, Bilateral Investment Treaties, w tych umowach bardzo często była zapisana tak zwana klauzula zombie, czyli ktoś, kto po nawet swojej śmierci straszy, bo tak faktycznie jest. Jest mianowicie w nich wpisana bardzo często klauzula, która mówi, że ileś tam lat po wypowiedzeniu umowy, po zakończeniu jej obowiązywania, w dalszym ciągu inwestycje objęte ochroną inwestora, czyli tym ISDS, w trakcie trwania umowy mogą być chronione, czyli tak naprawdę inwestor może skarżyć państwo już po zamknięciu tej umowy. Ja przeglądałem kilka takich umów, które Polska ma podpisana i te okresy działania tej klauzuli zombie to jest pomiędzy 10 a 20 lat. To znaczy w momencie wypowiedzenia przez Polskę tej umowy jeszcze 10, 15, 20 lat w dalszym ciągu zagraniczni inwestorzy będą mogli pozywać Polskę. Oczywiście dla mnie wynika z tego jasny wniosek, że trzeba jak najszybciej wypowiedzieć, żeby ten okres jak najszybciej trwał. Co więcej, ale uwaga, tutaj to nie jest tak, że no, przynajmniej formalnie Polska, będąc suwerennym krajem, może jak równy z równym, z poszczególnymi państwami renegocjować te umowy i umówić się z nimi, że na przykład ta klauzula zombie zostanie całkowicie zlikwidowana, że tak się strony umawiają, lub też, że będzie ona skrócona. Także
Polska ma jeszcze taki ruch, dopóki nie mówimy właśnie o tych ogólnoeuropejskich umowach. Bo w momencie, kiedy wejdzie CETA czy TTIP, to już nie będzie takiego w ogóle pola manewru. Więc niestety, o ile wypowiedzenie można załatwić szybko i takie sytuacje zdarzają się na świecie, tu chcę zwrócić uwagę na szczególnie na taki przypadek, kiedy Indonezja wypowiedziała umowę Holandii, czyli swojemu byłemu kolonizatorowi. To jakby tak politycznie to ogromne znaczenie miało. Co znaczy wypowiedzieć? Bardzo często to oznacza po prostu ogłosić, że nie przedłuży się tej obowiązywania tej umowy. Dam przykład umowy między Polską a Stanami Zjednoczonymi, gdzie ta umowa została zawarta na 10 lat. Czyli tak naprawdę w 2003 roku mogłaby już jakby przestać się obowiązywać. I tam w tej umowie jest napisane, że będzie ona trwała bezterminowo, dopóki jakieś państwo z rocznym terminem wypowiedzenia jej nie wypowie. Także taki prosty ruch Polski teraz by był, po prostu ogłosić, że za rok ta umowa przestanie obowiązywać, albo trudniejszy ruch poprosić o renegocjację tej umowy, tak żeby na przykład wykluczyć tą klauzulę zombie, która też w przypadku umowy ze Stanami Zjednoczonymi obowiązuje, ale to z większością tych umów tam jest takie zastrzeżenie. Teraz jeśli chodzi o zatwierdzanie TTIP, jaka większość jest potrzebna i czy jedno państwo może zatrzymać umowę. No proszę Państwa, niestety te umowy, o których tutaj mówimy, zarówno TTIP, jak i CETA, to są jedne z pierwszych umów, które mają wejść w życie, czy zostać ich, czy negocjowanie ich ma być zamknięte po zmianach, które weszły na mocy traktatu lizbońskiego. I tutaj procedura w samej Unii Europejskiej wcale nie jest jasna. I nie ma do tej pory jednoznacznego werdyktu, jak te umowy powinny być ratyfikowane. Jest oczywiście ta informacja, że o sprawie decyduje to, czy jest to tak zwana umowa mieszana, mixed agreement, czy nie. Bo jeśli jest mieszana, to znaczy, że częściowo wchodzi w kompetencje całej Unii Europejskiej, a częściowo w kompetencje państw członkowskich, to wtedy powinna być przynajmniej w części ratyfikowana przez państwa członkowskie. I jakby na to liczy wiele organizacji, które krytycznie patrzą na umowę, że po prostu nie da się tych umów ratyfikować w 28 krajach. Ale chcę zwrócić na to uwagę, że niestety tutaj zwolennicy TTIP prowadzą cały czas aktywnie sprawy, prowadzą tak, że może to być parlamenty krajowe, mogą nie mieć żadnego znaczenia. Dam przykład właśnie umowy CETA. Kiedy ja zacząłem się zajmować tą sprawą, było dość oczywiste, że to będzie umowa mieszana, a więc parlamenty poszczególnych krajów członkowskich będą musiały wyrazić swoją zgodę na to. Teraz, kiedy wejdą Państwo na stronę Komisji Europejskiej na temat handlu, nie ma tam na ten temat żadnej mowy w ogóle. To znaczy, że jakby jest taki plan, że zagłosują przedstawiciele rządu w ramach Rady, zagłosuje Parlament Europejski, Komisja Europejska wiadomo, że poprze i mamy już co najmniej tak zwaną implementację tymczasową. Tak? A jaką większością? I teraz właśnie, co do tej większości ja nie potrafię powiedzieć, nie wyczytałem nigdzie takiego bardzo wiążącego postanowienia, jaka to będzie większość. Wyobrażam, bo też możemy jakby wysuwać wnioski na podstawie tego, jak inne umowy Unii Europejskiej były tu procedowane. I ja mam, z mojego doświadczenia wynika, że możemy się spodziewać z tym, że będzie wprowadzona jak najniższy wymóg dotyczący większości krajów, że to może nie być nawet jednomyślność krajów, nawet w samej Radzie. Tak? A druga sprawa to, że nie będzie wymagana obowiązkowa ratyfikacja, zanim umowa wejdzie w życie, tylko ona wejdzie w życie i wtedy dopiero państwa zostaną zapytane o to, czy parlamenty krajowe, czy będzie ona ratyfikowana. Ja sobie wszedłem jeszcze raz po usłyszeniu tego pytania na stronę komisji i znowu, proszę Państwa, nie ma tu nigdzie napisane, że jest obowiązkowa, całkowicie przesądzone jest to, że parlamenty krajowe również TTIP będą ratyfikować. A przypominam o tym, jak ważna jest ta umowa CETA,
myśląc o tym, o tej umowie TTIP. I teraz o wypowiedzeniu jeszcze, to dostałem też od drugiej osoby pytanie o wypowiedzeniu tych, tych bitsów. Tak jak no, to już część powiedziałem. Można je wypowiedzieć. Przede wszystkim jest podstawa prawna, nawet oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej, że te umowy wewnątrzunijne nie tylko można, ale należy wypowiedzieć, tylko tutaj zwracam uwagę na realia, bo co innego jest prawo, co innego jest realia. Żeby te umowy zostały wypowiedziane, to przecież nie Niemcy zaproponują nam, no to wypowiedzmy tę umowę, tylko polski rząd musi wystąpić do niemieckiego, chcemy wypowiedzieć tę umowę, podstawę prawną mamy taką, że to jest niezgodne z zasadami rynku wewnętrznego w Unii, bardzo mocna podstawa, no nikt tutaj z tym no, polemizować nie może, komisja na pewno tego nie zatrzyma, a wręcz przynajmniej częściowo poprze, bo sama o tym przypomina, także to jest do zrobienia, ale z drugiej strony, bo to mówimy o wewnątrzunijnych, które tak naprawdę są najbardziej kosztowne dla Polski, już teraz, tak, z Francją, Luksemburgiem, Niemcami, to są umowy, na podstawie których Polska już była pozywana wielokrotnie, ale są też te umowy pozaunijne, tak? Czyli, czyli takie kraje jak Stany Zjednoczone, Kanada i inne, no i wiele innych. Chcę zwrócić uwagę na jedno, ponieważ ja się zajmuję na co dzień krajami rozwijającymi się i tym, żeby one nie były wyzyskiwane przez kraje bogatsze, silniejsze i ich korporacje. Chcę zwrócić na to uwagę, że płonne są nadzieje Polski, że jeśli Polska utrzyma umowy z takimi krajami jak Indie czy kraje Afryki Subsaharyjskiej, to to będzie z pożytkiem dla Polski, dlatego że polskie firmy będą mogły się bronić w tych krajach. Dlatego że coraz częściej to firmy zarejestrowane w tych krajach pozywają takie kraje jak Polska. Ja na jednym z moich slajdów było pokazane, że to firma z Indii pozwała Polskę. Tak? To nie polskie firmy będą prowadziły ekspansję na tych rynkach. Ja to mówię oczywiście z powodu takiej fundamentalnej niezgody na wyzysk, niezależnie od tego, kto jest wyzyskiwany, tak? Ale no, proszę pamiętać o tym, że te umowy powinny, które nie dotyczą krajów Unii Europejskiej, ale poza Unią Europejską, też powinny być wypowiedziane, no bo w ten sposób osłabimy tę tendencję, na którą się skarżymy na tej konferencji. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze któryś z prelegentów w tym momencie chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to ja sobie pozwolę sobie tutaj na parę słów komentarza na propos tej kwestii ratyfikacji przez parlamenty krajowe, jeszcze kilku innych aspektów. Otóż proszę Państwa, no jako podkomisja do spraw TTIP spotykamy się, mamy przedstawicieli na naszych spotkaniach Ministerstwa Rozwoju, zwłaszcza to jest ministerstwem wiodącym, tu jeśli chodzi o kwestie TTIP, spotykamy się z przedstawicielami Komisji Europejskiej, ambasada brytyjska zorganizowała nam w Londynie takie tournée przekonywania do TTIP. 3 dni w Londynie, bo co ciekawe, to właśnie Wielka Brytania jako jedyne państwo prowadzi akcję informacyjną, propagandową na rzecz TTIP poza swoimi granicami. Znaczy Brytyjczycy mają specjalny fundusz, przeznaczają pieniądze, żeby robić propagandę na rzecz TTIP nie tylko u siebie, ale również w innych państwach Unii Europejskiej. No i w ramach tego zaprosili nas tam do Londynu, do najlepszych hoteli w centrum, zorganizowali wizytę. No i z tej wizyty co wynika? No ja na tej wizycie zadawałem takie pytania kontrolne, zwłaszcza, że ja jestem w tej podkomisji oczywiście przede wszystkim politykiem, a nie ekspertem zajmującym się poszczególnymi dziedzinami, no ale zadawałem takie pytania kontrolne politycznie. Na przykład pytania w różnych miejscach zadawałem, jak TTIP ewentualnie wpłynie, powiedzmy, na nasz handel, na wielobiegunowość naszego handlu i wymiany gospodarczej, chociażby, nie wiem, z Chinami, z rynkiem azjatyckim, w jaki sposób to wpłynie. No i tutaj na przykład Brytyjczycy niekoniecznie uzgadniali między sobą wersję, między ministerstwami, jak się okazało, bo w jednym ministerstwie mówiono nam, że oczywiście, że no to spowoduje bardzo poważne tam ograniczenia, ale wie pan, to jest tak, że to jest walka o to, czy to my, strefa transatlantycka, będziemy dyktować warunki na świecie, czy jednak Chińczycy, tak? Tak zostało portretowane. Ja oczywiście pozwolę sobie zauważyć, że strefa transatlantycka dyktująca warunki, to inaczej trochę wygląda z pozycji Wall Street
londyńskiego City i Warszawy, czy prawda, czy Poznania, czy Białegostoku, to są inne proporcje. W innym ministerstwie odpowiadano, absolutnie nie, to pomoże. To pomoże w handlu z Chinami. To w ogóle jest kolejny krok, tylko żeby zrobić lepszą globalną wioskę. Kiedy spotkaliśmy się na przykład z przedstawicielami drobnego i średniego biznesu angielskiego, z taką federacją w ramach tego tournée, ja zadałem pytanie, czy oni mają może kontakty w tej sprawie, są jakoś polinkowani z przedstawicielami drobnego i średniego biznesu na terenie Unii Europejskiej, w ogóle w innych krajach Unii Europejskiej, czy w temacie TTIP prowadzą jakieś rozmowy, dyskusje. No i tutaj Anglicy odparli z rozbrajającą szczerością, że no niestety nie, bo oni zasadniczo w Europie są wszyscy przeciwko TTIP i my nie mamy z kim rozmawiać, a my jesteśmy jako jedyni tutaj, jako ten, już tego oczywiście nie mówili, ale widać pewną wspólnotę tutaj angloamerykańską interesów i londyńskiego City i korporacji w tym dziele. Więc ja zwracam na to uwagę, dlatego że nie mamy na poziomie, czy to Komisji Europejskiej, to o czym Pan Wojtalik wspominał, na poziomie rządowym tak naprawdę jednoznacznych, precyzyjnych informacji. Nas się zapewnia zazwyczaj, to tak oczywiście będziecie mieli dużo czasu, żeby jakoś to zostanie uzgodnione, żeby to przemyśleć, przetrawić i parlamenty krajowe będą się wypowiadały. No mamy takie zapewnienia, ale to są zapewnienia, które nie mają żadnej mocy wiążącej. To znaczy to są tylko cały czas słowa, za którymi nie idą żadne konkretne gesty polityczne. Dobrze, kolejna runda pytań w takim razie i zaczynamy od pana posła Klawitera. Bardzo proszę. Mam pytanie do wszystkich prelegentów. Proszę się postawić w sytuacji, że jest pani czy pan decydentem, jeśli chodzi o TTIP. I czy Państwo wyłączaliby poszczególne branże, na przykład rolnictwo w całości, czy jakieś inne w całości, czy też iść należałoby w kierunku, że no, w temacie rolnictwa to ewentualnie możemy to i tamto. Czy to w jakim kierunku tutaj należałoby iść ewentualnie? Oczywiście też nie byłem na całym wykładzie naszego kolegi z Węgier, ale żeby on też powiedział, czy to właśnie jest w ogóle nic, czy iść na całość, czy częściowo w poszczególne branże, dać tam jakieś takie konkretne działania, propozycje. Dziękuję. Rozumiem, że pytanie pana posła idzie w tym kierunku, żeby prelegenci wypowiedzieli się, czy potrzebne jest całościowe, czy częściowe może porozumienie o charakterze TTIP. Miałoby to dotyczyć również takiego mega porozumienia, tak? Na przykład zawężonego do niektórych branż, ale pozostającego porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, jak rozumiem, tak? Czy miał ten podstawowy, fundamentalny charakter, miałoby to zostać zachowane i czy ewentualnie miałoby to sens, gdyby zawężyć do niektórych tylko branż czy obszarów. Dobrze rozumiem, tak? To tylko tak tytułem do precyzowania. No cóż, to może kto chętny do odpowiedzi, to zapraszam. Oczywiście mamy na was swoją opinię, ale pytanie było przede wszystkim do pana posła Dżembrzyszego, także rozumiem, że jest zrozumiałe i przetłumaczone. Tak, dobrze. If I understand the question correctly, it is about taking out bits and pieces or trying to amend the agreement. Czy dobrze to zrozumiałem, czy chodzi o to, żeby wyłączyć całe kategorie tego porozumienia, czy chodzi o to, żeby zmienić szczegóły w samym porozumieniu? That the amendment, the agreement is bad from the origin, from the start to the finish, or whether it's worthwhile trying to that's the question. Trying to improve it through amendments. But I think with the whole concept of free trade and the basics and the fundamentals of free trade as a concept, there are enormous problems at the roots. Uważam, że jeżeli chodzi o sam wolny rynek i o wolny handel, są problemy, które leżą po prostu na podłożu tego konceptu. I think that that the whole origin where the people who draft such agreements
the basis from where they start is wrong. Źródło samego porozumienia jest źródło tego wolnego handlu i to, jak ludzie próbują udowodnić, że coś pozytywna rzecz, tu leży sam problem. What I can see when I look at these free trade agreements, and I'm an economist myself, so I have studied the economic theory which underlies this type of neoliberal agreements. Sam jestem ekonomistą i to studiowałem, ale patrzę na tą umowę. What I can see is that everything is subordinated to the concept of economic growth and the interests of multinational companies. Wszystko dochodzi do tego, że głównym celem jest zysk i wzrost ekonomiczny oraz zysk dużych miliardowych biznesów. And everything else is secondary. A cała reszta jest drugorzędna. Profits is the only thing that matters, and if profits are rising, then the well-being of humanity is going to improve. That's the logic which it is based on. Logika, na której jest zbudowana ta koncepcja wolnego handlu, i odnosi się do tego, że najważniejszy jest zysk, a że z zyskiem przyjdzie właśnie wzrost dobrobytu dla wszystkich. This would only be possible if we could nourish ourselves with money and gain well-being from eating money, but it's impossible. A to by było tylko możliwe, gdybyśmy mogli się odżywiać jedząc pieniądze, a jest to oczywiście niemożliwe. Humanity and human beings are complex, which need a balance, you know, in everything, in nature, in life, and of course also in economic terms and social terms. Ludzie są stworzeniami skomplikowanymi i potrzebujemy równowagi w wszystkich sferach. If profits are and economic growth is achieved at the cost of our environment and at the cost of our societies, then I think it is a bad objective. Jeżeli zysk i wzrost gospodarczy jest osiągnięty kosztem naszego środowiska i natury, to uważam, że jest to zła rzecz. And I think humanity should have learned this lesson long time ago. Człowieczeństwo powinno było się nauczyć tej lekcji już dawno temu. In Great Britain in the 80s under Margaret Thatcher, there was this type of dialogue and this type of conflict among theorists whether neoliberal economic theory is valid or not. W Wielkiej Brytanii w latach 80 za rządów Margaret Thatcher ta debata istniała pomiędzy różnymi frakcjami ekonomistów. And there these type of debates have already been conducted. I już te debaty miały miejsce. And it was said that the market solves everything. The invisible hand will bring an equilibrium. Jedną z konkluzji była to, że niewidzialna ręka rynku wszystko naprawi. The state is bad and legally there should be no intervention into the doing of the market. Państwo jest złe i nie powinno mieć żadnej ingerencji w ekonomię, gospodarkę. Everything should be privatized and profits and companies and the individuals in the economy will bring everything to a good position, into an equilibrium. Zostało powiedziane, że prywatyzacja wszystkiego powinna nastąpić i że potem dopiero te niewidzialne ręka rynku wszystko naprawi. And they introduced the flexibility on the labor force. Wprowadzili taką flexibility they have privatized the British National Railway. Just to name two examples what Margaret Thatcher has done. And after decades they have realized that due to the flexibility of the labor force, although economically it was it improved the indicators. I po latach, mimo tego, że ta elastyczność pracowników poprawiła wskaźniki, families have fallen apart. To te mniej rodziny się porozpadały. And society has suffered a lot from this type of individualism. A społeczeństwo brytyjskie na tym cierpiało. And the British Railway in the hands of a private owner, a brytyjskie pociągi w rękach prywatnych właścicieli, was completely destroyed because the owner, the private owner, cut down on the safety costs. Zostały też totalnie zniszczone, ponieważ właściciele zmniejszyli wydatki na bezpieczeństwo. And there were a lot of injuries and a lot of collisions on the railway because there were no safety regulations. Spowodowało to wiele wypadków i zagrożeń dla życia pracowników, ponieważ nie było żadnych
żadnych czynników bezpieczeństwa, żadnych bezpieczeństwa. Because the private owner said the profit is the only thing that I'm concerned about. Safety regulations, I don't care. Najważniejszą rzeczą dla tego nowego właściciela był właśnie zysk, a nie bezpieczeństwo jego własnych pracowników. And that's the logic which I can see in these type of agreements coming back. The profit is the only thing at the center. I wracając właśnie do umowy TTIP, to właśnie kluczową rzeczą, która prowadzi logikę tych, którzy próbują wprowadzić, jest właśnie zysk. In Britain they have learned the lesson and they have taken back it into state hands because they knew it's a strategic industry, the railway system. W Anglii nauczyli się swojej lekcji i właśnie pociągi powróciły do rąk państwa. And they have realized that at least in this regard, that some balance should be created between state and private owners. What I don't see in these agreements is the balance. Therefore, I say we can spend a lot of time submitting amendments and trying to negotiate, but I think those who we are trying to negotiate with are following a completely different logic. Możemy więc spędzić dużo czasu wprowadzając różne zmiany do tej umowy, ale wydaje mi się, że ta logika, która prowadzi ci, którzy próbują wprowadzić i którzy stoją za tym, jest bazowana na zupełnie innych rzeczach. TTIP is an attempt to take over control from the nation state. TTIP jest próbą odebrania kontroli państw, suwerennych państw. And I can see that it serves the benefit and the advantage of certain people, but it certainly doesn't serve the interest of our nations. Widzę, że TTIP wprowadzi zyski pewne dla różnych ludzi, dla różnych środowisk, ale dla naszych krajów, dla narodowych, suwerennych państw, to nie ma w tym żadnej korzyści. So until I don't see a change in thinking at the root of these agreements, I think that it is not worthwhile submitting amendments and trying to redo the agreement through amendments. I dlatego, dopóki nie zobaczę zmiany w ideologii tych, którzy próbują właśnie wprowadzić TTIP, to uważam, że nie ma po co wprowadzać żadnych zmian ani negocjować. A new logic should be introduced whereby the human being is, it's not the human being who is for the economy, but the economy who is in service of humanity. Powinna być wprowadzona nowa logika, gdzie człowiek nie istnieje dla ekonomii, ale ekonomia istnieje dla człowieka. Thank you very much. Dziękujemy serdecznie. Ja tylko dwa słowa. Tutaj może powiem też tytułem anegdoty, że właśnie podczas tej wizyty podkomisji do spraw TTIP w jednym z brytyjskich ministerstw, mimo że rządzi tam ekipa konserwatywna, czyli ta sama partia, która za czasów Margaret Thatcher sprawowała władzę, to kiedy przyszło do kwestii górnictwa do lat 80., do tych posunięć, powiedzieli nam jedno: don't go that way, nie idźcie tą drogą. Także nawet wśród, powiedzmy, brytyjskich konserwatystów, którzy obserwują pewne skutki posunięć tych lat 80., nie ma co do tego specjalnego entuzjazmu. Czy jeszcze odpowiadając na to pytanie, ktoś z prelegentów chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to proszę Państwa, tak, bardzo proszę, Pan Wąwolski. To ja może, bo Pan spytał, jakbym był decydentem, tak, co bym zrobił. No powiem szczerze, że ja nie wiem, co bym zrobił, bo ja do tej pory nie miałem dostatecznie dużo czasu na to, żeby tą sytuację przeanalizować w sposób, który pozwalałby mi bardzo rzeczowo i w oparciu o dogłębne analizy podjąć decyzję. Bo ja tutaj jestem wolontariuszem, tak? Przyjechałem tu społecznie i tym tematem się zajmuję społecznie. Więc ja rozumiem, że mamy nowy rząd, dobrą zmianę, tak? I wyobrażam sobie, że nowy rząd zatrudnia na pełen etat 20 zdolnych ludzi, młodych, analityków, prawników, ekspertów od globalizacji, od ekonomii. I ten zespół pracuje przez kilka miesięcy i wygenerowuje decyzje dla decydentów. A nie, że organizacje obywatelskie, społeczne, które pracują często po nocach, wiążą koniec końców
jakby z dużym trudem mają wygenerowywać dla rządu, dla posłów gotowe rozwiązania. Rozwiązania, tak? To jest jakaś pomyłka. To jest pomyłka. My to oczywiście robimy, bo po prostu robimy to z potrzeby serca. To, co Państwu powiedziałem na początku. Staję po stronie słabszych, ale bez przesady. Po prostu też muszę spać. Muszę po prostu zarabiać na życie, tak? Od czego jest państwo polskie? Od czego jest moje państwo? Od tego, żeby zatrudniło odpowiednią grupę ludzi, odpowiedni zespół, żeby to zrobiło, tak? Ludzi, gdzie ja będę miał dostęp do ich CV, będę wiedział, kto to jest, z jaką historią, co oni wcześniej robili, na czym się znają, bo ja teraz negocjatorów to ja nie znam. Nie wiem, Marcin może zna. Ja już taki nie jestem dobry tutaj w te bierki. Nie znam tych wszystkich, którzy przez ostatnich ileś lat pracowali dla mojego państwa w tym zakresie. Chciałbym ich poznać. Jak kiedyś pytałem o to na Twitterze oficjalnie, jakoś nie mogłem się otrzymać informacji. Przepraszam, że tak emocjonalnie, ale po prostu no, takie są realia. No, zaraz, no, mamy rząd, mamy państwo, ono powinno po prostu stawać po stronie obywateli i zatrudniać, tworzyć takie zespoły, które powinny wygenerowywać odpowiedzi dla nas, tak? Które następnie powinny być przedstawiane szerokiej opinii publicznej, zwykłym ludziom w polskiej telewizji, w telewizji publicznej, na którą płacę abonament. Ja jako obywatel, tak? I tego nie ma. Rozumiem, że czekamy trzeci, czwarty miesiąc. Ja dzisiaj na przykład napisałem do różnych osób, które są odpowiedzialne za publicystykę w TVP, z prośbą o możliwość przedstawienia naszych racji dzisiaj w telewizji, tak? Bo jest telewizja publiczna, jest pierwszy, drugi, trzeci program TVP Info, jest taka konferencja. Ja nie wiem, co się dzisiaj dzieje, jaki będzie temat dnia. Czy temat dnia będzie znowu, nie wiem. Już nie chcę po prostu. Ja mogę to powiedzieć, dlatego wychodziłem tutaj raz z konferencji, ale myślę, tak, że to niewiele zmienia w podejściu, tak. Natomiast rozmawiamy. Powinna być online dostępna dla całego społeczeństwa. Wszystkie te prelekcje powinny być. Dokładnie. Powinna być stacja, która udostępni te wszystkie prelekcje. No dokładnie tak, więc ja rozumiem wszystkie transmisje specjalne. Bo też jestem żywo zainteresowany kwestią, nie wiem, Lecha Wałęsy, kwestią tragedii smoleńskiej. To jest dla mnie ważne, jako dla osoby, dla obywatela, dla patrioty. Ale to, co dzisiaj się dzieje, również jest ważne. I gdzie tu jest TVP Info? No przepraszam. Więc jeżeli pan poseł mnie pyta, to ja odpowiadam jako zwykły człowiek, tak? Że to jest jak jest, tak? Dziękuję. Dziękuję za ten głos. Panu Rafałowi Górskiemu, zwłaszcza z punktu widzenia kogoś, kto ma za sobą 15 lat społecznikowania i 4 miesiące temu, że tak powiem, przesiadł się w nieco inną rolę. I powiem szczerze, że rzeczywiście nie spodziewałem się szalonego zainteresowania tą konferencją, niestety, ze strony mediów, chociaż żeśmy ich o tym informowali kilkakrotnie w zeszłym tygodniu, zwłaszcza telewizji publicznej. No dzisiaj mamy znowu ileś tam emocjonujących politycznie wydarzeń, które są de facto drugorzędne wobec tego, o czym my tutaj rozmawiamy. To bardzo źle, że nie budzi to takiego zainteresowania mediów, zwłaszcza publicznych. Zrobimy co tylko można, żeby sprawę rozpromować. Nagrywamy na, tak powiem, na dwie kamery tą i transmitujemy tą konferencję. Będziemy ją publikować w internecie, będziemy wydawać materiały, no i traktujemy to jako pierwszy głos. Niemniej jednak oczywiście pozwolę sobie jeszcze uwagę na temat kondycji w tym obszarze państwa polskiego zachować na podsumowanie, do którego zresztą już ostrzegam pytających się, zbliżamy powoli. Dlatego prosiłbym teraz o ostatnią w tej chwili rundę pytań. Bardzo krótkie, syntetyczne, po jednym pytaniu od każdej osoby, dobrze? I kończymy, i będziemy podsumować i kończymy. Czyli tak, bardzo proszę, pan Rafał Osakowski. Ja mam pytanie
do naszego gościa z Węgier. Chciałem się dowiedzieć, czy Pana zdaniem tu jest tylko aspekt ekonomiczny i aspekt jak gdyby gospodarczy, czy jest to jednak aspekt polityczny i geopolityczny? Czy przypadkiem te korporacje amerykańskie, które dogadują się i chcą narzucić pewne umowy rządom europejskim, nie reprezentują po prostu tej opcji euroatlantyckiej w przeddzień tego starcia z tą opcją euroazjatycką, czyli w przeddzień w zasadzie wojny gospodarczej, a może nie tylko gospodarczej, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami głównie. I pytając właśnie o te sprawy geopolityczne, czy słyszał Pan o tym, żeby podobne negatywne w skutkach dla państw narodowych umowy były narzucane również państwom pozaeuropejskim? W szczególności chciałem się dowiedzieć, czy były próby narzucenia takich negatywnych umów państwom typu Turcja i Izrael. Dziękuję za to pytanie. Bardzo proszę kolejne. Jakby Państwo przypomnieli, ktoś się zgłasza, tak Pani się zgłasza do głosu. Jeśli można przez jednak mikrofonem zadziałać. Pozwolę sobie złamać Pana zasadę. A to już zobaczymy, na ile pozwolimy sobie, ale proszę bardzo. Mianowicie TTIP też grozi tym, że kraje Unii Europejskiej nie będą mogły w pełni wolnie prowadzić polityki zdrowotnej, ponieważ wielkie firmy farmaceutyczne prowadzą badania, które nie w pełni są udostępniane państwom, rządom. I widziałam teraz w pierwszym programie telewizji niemieckiej, BRD, dwa bardzo ciekawe programy. Obniża się stale wskaźniki świadczące o tym, że ludzie są chorzy na przykład na cukrzycę albo że mają za wysoki poziom cholesterolu. Cukrzyca miała wskaźnik 140, prawda? I uważało się, że człowiek, który jest poniżej tej granicy, jest zdrowy. W tej chwili Amerykanie już wprowadzają 100 wskaźnik glukozy we krwi. Teraz firmy nie udostępniają, na jakiej podstawie dochodzą do takich wniosków. Prawda? Zapraszają lekarzy na konferencje, przekonują ich, że to jest jedyne słuszne podejście. Ale następna sprawa jest jeszcze taka, prawa własności intelektualnej, bardzo popierane przez Unię Europejską teraz i bardzo forsowane przez Stany. To się nazywa Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property, czyli porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej. I na podstawie tej umowy, powiedzmy, firma wprowadzająca nowy lek będzie miała większe prawa przez dłuższy okres czasu, tak, praw własności, czyli nie będzie można wprowadzać leków generycznych. Jasne. No, to dziękuję tyle. Serdecznie za głos. Dziękuję serdecznie. I kolejna tutaj, tak, bardzo proszę, Pan Przemysław. Cześć. Przemysław Stańczak, z tej strony. Ja mam takie pytanie do Pana posła właśnie i przy okazji też do innych parlamentarzystów, którzy są tutaj obecni. Na przedostatnim spotkaniu podkomisji do spraw TTIP przedstawicielka Ministerstwa Rozwoju wspominała o tym, że w Polsce powstanie taka czytelnia dokumentów. Podobnie jak to się stało ostatnio w Niemczech, oczywiście jest to dostęp ograniczony tylko dla wybrańców, dla decydentów. Natomiast no, jakby lepsze niż nic. Mam pytanie, czy ktoś jakby wiadomo, że ten temat, czy w ogóle taka czytania jakby powstała, czy kiedy powstanie i ewentualnie no właśnie, żeby jakoś spróbować zdynamizować ten proces, to jest jedno. A drugie jeszcze,
może nie pytanie, ale odpowiedź, bo wcześniej padło też takie pytanie, co możemy robić, więc my jako ISKRO w temacie rolnictwa wraz z innymi organizacjami społecznymi, ale także branżowymi rolniczymi ostatnio zainicjowaliśmy taki apel pod tytułem bronimy polskiego rolnictwa, polskiej żywności i można podpisywać się pod apelem właśnie do ministra, do pana Jurgiela i do pani premier. My następnie to przekażemy więc na stronie. Chcę wiedzieć, że zachęcam do składania podpisów. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Czy po tej stronie jeszcze tak lecę sektorami? Bardzo proszę pani tam. Tak? Dzień dobry, Anna Pawlicka, jestem lekarzem. W kontekście tego, co pani poruszyła, czyli historii, które Niemcy naświetlili w aspekcie zdrowia i działalności ich farmy oraz wspominając również Naomi Klein, która tutaj była wymieniona i komentarze pana z Węgier. Chciałabym zapytać o pewną ideę, którą być może należałoby wprowadzić, czyli regulacje prawne, które byłyby pewnym mechanizmem nadzorującym urzędników wysokiej rangi Polski, którzy byliby kontrolowani pod względem kontaktów z lobbystami dużych koncernów. Ponieważ lobbyści tych dużych koncernów mają praktycznie nieograniczony dostęp do każdego urzędnika do wysokiej rangi, szczególnie KSAP-u, mam na myśli Krajową Szkołę Administracji Publicznej, jak również urzędników praktycznie wszystkich ministerstw. I są to kontakty praktycznie bez kontroli, mające wpływ na każdą dziedzinę naszego życia i decyzje, które kształtują, decydują o naszym życiu i każdym dniu naszego życia. Dziękuję bardzo. Czy można stworzyć takie mechanizmy prawne, które byłyby rodzajem kontroli filtra? Jasne. Dziękuję za pytanie. Idziemy dalej. Bardzo proszę. Chciałem zapytać pana posła i innych. Tego posła, tak? Pana Roberta Winnickiego i tam innych ekspertów, wiele tu widzianych. Czy my mamy polskich lobbystów w Brukseli? Ilu? Na jakiej zasadzie? Jak to jest, żeby w porównaniu do innych? I czy jest taka możliwość, że można dołączać do niej, żeby tą sprawę pchać? Dziękuję. Bardzo proszę. Zielony. Dariusz Pastor, Ruch Narodowy. Ja chciałem się dowiedzieć, bo słyszę, że po podpisaniu tej umowy TTIP praktycznie wypowiedzenie przez poszczególne państwo będzie niemożliwe. Czy w przypadku ewentualnego wyjścia takiego państwa z Unii taka umowa będzie automatycznie rozwiązana, czy będzie dalej obowiązywać? Notujemy pytanie kolejne. Czy już wyczerpaliśmy pulę? Jeszcze tutaj, proszę bardzo. Sławomir Leski. Ja mam pytanie do posłów i pana posła z Węgier. Może stworzymy Unię, Konfederację przeciwko TTIP państw europejskich przez Parlament i Środkowego Europy. Dziękuję. Dziękuję serdecznie i proszę teraz prelegentów, zwłaszcza tych wywołanych, ale i tych, którzy by chcieli w takiej rundzie podsumowań i odpowiedzi na pytania zabrać głos. Zapraszam. Czy ktoś na początek chciałby zabrać głos? Ja sobie zarezerwuję jako prowadzący organizator na koniec podsumować. Czy ktoś z państwa tutaj w tych tematach poruszanych? Nie widzę. Czy pan poseł Martin Dżungioszy? Thank you. I was given the floor to answer the first question. Yes. Okay. If I understand the question correctly, the question is whether there is a hidden agenda behind the TTIP agreement. Jeżeli rozumiem pytanie odpowiednio, to pytanie polega na tym, czy jest jakiś ukryty. Nie słychać. Jeżeli dobrze zrozumiałem pytanie, to chodzi o to, że pytanie dotyczy tego, czy jest jakiś podkład, sekretny podkład polityczny w umowie TTIP. And besides the economic interests, there is a political, geopolitical interest underlying. I czy poza interesem ekonomicznym, czy jest jakiś interes polityczny, geopolityczny, który leży w podłożu tej umowy? My short answer is yes. Moja bardzo szybko odpowiedź brzmi tak. A bit longer, I want to give a bit of a historical context to why I think this is the case.
chciałbym dać opowiedź trochę dookoła historii, historii tego, żeby powiedzieć, dlaczego uważam, że tak jest. After the end of the Cold War in the 1990s, there was a great political debate in the university where I studied, and I think in most universities. Kiedy się zakończyła zimna wojna i komunizm dobiegł swojego kresu, to była debata w latach 90. Przede wszystkim z tego, na moim uniwersytecie, ale myślę, że też na wszystkich uniwersytetach dookoła. In the 1990s, one of the main questions in political theory was, what is the post-Cold War era going to look like? What is the new world order going to be like? I właśnie ta debata intelektualna, która brzmiała, była to, jak będzie wyglądał świat po komunizmie, jak będzie wyglądała ta era po zimnej wojnie. What is coming after the bipolar world order? I co przechodzi po tym układzie świata, który dzieli świat na dwie części, czyli tak bipolarny świat pomiędzy Zachodem a Wschodem. And to put it simply, there were two answers given. I dwie, żeby to odpowiedzieć bardzo szybko na to, podczas 90. były dwie odpowiedzi na to. One by a man named Francis Fukuyama. Jeden z tych ludzi to był Francis Fukuyama. Who said it's the end of history. Który powiedział, że znaczy koniec historii. Now that communism has fallen. I teraz jak komunizm upadł. And communism as an ideology has failed. I komunizm jako ideologia zabił ludzi i pokazał, że nie działa. Western style liberalism is going to spread everywhere in the world. I że zachodni liberalizm przejdzie i będzie cały świat. And now every country from Swaziland to Iceland and from Alaska to New Zealand, everybody is going to embrace a liberal democracy and neoliberal economy. I wszystkie kraje idące od Swazilandu po Islandię, przez Alaskę do Nowej Zelandii zaakceptują chętnie ten zachodni liberalizm. And it will not be a question of what is the only prevailing ideology. Nie będzie to kwestia tego, jaka ideologia dominuje, po prostu tak będzie. So they were saying now automatically everybody will adopt, every nation will adopt the victorious ideology. Że każdy naród zaakceptuje właśnie tę ideologię, która zwyciężyła zimną wojnę. And every country will become politically a liberal democracy. I każdy naród na świecie zostanie liberalną demokracją. And economically, a neoliberal economic theory will prevail in America. A ekonomicznie teoria, która będzie przeważać, to jest właśnie neoliberalna teoria gospodarcza. An answer to this crazy and naive theory was the answer of Samuel Huntington. A odpowiedź na tą teorię w Kujami była właśnie odpowiedź Samuela Huntingtona. Who said that the new world order, as opposed to what Fukuyama proposed, is going to be a world order whereby it's a multipolar world order. A Huntington uważa, że będzie właśnie nowy porządek świata, będzie porządkiem, gdzie istnieje kilka opcji, kilka teorii politycznych. With many civilizations fighting against each other. Gdzie nastąpi wojna cywilizacji. And a new balance is going to come into existence among these civilizations. A pomiędzy tymi różnymi cywilizacjami, które są ze sobą sprzeczne, zaistnieje pewien porządek i równowaga. The only question is, and peace will only prevail in the world, if and peace will depend on whether the United States, as the only prevailing superpower, realizes that it is not the only great power in the world, and that it's a multipolar world order coming into existence. I Huntington stwierdził, że pokój będzie zależał od tego, czy Stany Zjednoczone zdadzą sobie sprawę, że nie są jedyną siłą, przeważającą siłą polityczną na świecie, i czy zaakceptują to, że istnieją inne siły polityczne, które są im warte. If we look at the world today, we can see that there is a balancing out. There is a relative decline of the US and of the Western world, and there is a relative rise of other civilizations. Dzisiaj widzimy to dość jasno, kiedy następuje pewien upadek Zachodu, upadek Stanów Zjednoczonych, a zarazem wzrost sił takich jak inne razy. But it's equally clear that the United States has not given up the project of spreading neoliberalism everywhere in the world. Ale widzimy też bardzo jasno, że Stany Zjednoczone nie opuściły swojej praktyki próbowania przeforsować neoliberalnych i liberalnych demokracji na cały świat. The dominant neoconservative thinking in the United States says that the US has a mission to bring its own way of doing things into every corner of the world. Amerykańscy
neoficjalistyści uważają, że mają obowiązek, żeby rozpowszechniać swoją wizję świata i swoje projekty. And there are people working very hard on executing this messianistic fanatic mission. I są ludzie, którzy bardzo ciężko pracują na tym, którzy lobują na tym, żeby tą prawie że mesjańską wizję przeforsować i przeprowadzić na świecie. And there are great dangers of this development and of this process. A ten proces łączy się z wielkimi niebezpieczeństwami i zagrożeniami. And we can also see that in today's world the wars and dominance is not anymore fought only with weapons. Widzimy też, że dominacja świata dzisiaj nie jest wywalczana tylko i wyłącznie bronią i wojną. Or sorry, they are fought with weapons, but not with the same type of weapons as in the classical. Przepraszam, są bronie, ale są to inne bronie niż były używane w XIX i XX wieku. Today it's not the hussars who are fighting the wars on the battlefield against each other. Dzisiaj to nie husarze walczą na pole bitwy. Today it's secret services. Dzisiaj to są służby bezpieczeństwa. NGOs. Pozarządowe organizacje. Propaganda and information warfare. Wojna informacyjna oraz propaganda. Internet hackers are trying to manipulate people and people's thinking. Hakerzy oraz wojownicy internetowi, którzy manipulują i wpływają na myśli ludzi. There are credit rating agencies. Mamy też agencje, które się zajmują ratingiem ekonomicznym. Which if they want to hurt a state, they downgrade the credit rating of a country. Jeżeli chcą uderzyć, to obniżają ich ranking kredytowy. And there is a global interest behind it. We have to see that this is not something that is just happening by coincidence. I nie są to rzeczy, które się dzieją przypadkowo. Za tym leży ideologia i pewien sposób myślenia. These are all means by which geopolitical interests are furthered and expanded. Te rzeczy, które wymieniłem, to są te elementy, które pozwalają do tego, żeby ta globalna wizja została przeprowadzona. And in every conflict we can see these interests clashing in the world today. I w każdym konflikcie dzisiaj widzimy właśnie tą walkę interesów. And of course TTIP is such a vehicle and such a tool in the hands of those who want to dominate. I TTIP jest właśnie narzędziem w rękach tych, którzy chcą dominować świat. It's a means of exerting dominance and a new way of colonization. Jest to sposób neokolonizacji i sposób do dojścia do globalnej władzy. And it is a very dangerous tool and dangerous weapon. Jest to wyjątkowo niebezpieczne narzędzie oraz wyjątkowo niebezpieczna broń. And I think I have answered extensively the question, but I think we have to realize that our countries are extremely fragile. Myślę, że odpowiedziałem na pytanie i właśnie uważam, że nasze kraje są wyjątkowo słabe i delikatne. I mean Poland and Hungary and other countries in the region. Because we are still in the state of a transformation. Jesteśmy dalej w erze transformacji. And we are countries where our economies are undercapitalized. Jesteśmy krajami, gdzie nasze gospodarki mają zbyt mało pieniędzy. They don't have that advantage that other big countries have in this economic competition. Nie mamy tej przewagi, które państwa, które są bogatsze od nas mają. We are exposed in this conflict. I w tym konflikcie jesteśmy właśnie bezbronni. You can only say that competition is fair where those who compete are competing on equal terms. Konkurencja jest tylko równa, jeżeli ci zawodnicy, którzy konkurują, mają te same zasoby. Of course the Polish economy and Poland is much bigger than my country and it is not valid in the same way for Hungary and for Poland, but I think we are both very exposed to in this type of conflict. Oczywiście Polska jest i większa i gospodarczo większa od Węgier, ale uważam, że jesteśmy i tak obydwoje jesteśmy w niebezpiecznej pozycji, jeżeli chodzi o właśnie tą wojnę interesów i ten konflikt. That is why we have to join forces and say no to such development. I dlatego też musimy połączyć siły i powiedzieć razem nie tego typu przedsięwzięciom. Dziękuję panu posłowi Martinowi Dziambiaszy, chociaż zaczynam trochę żałować, że wysłaliśmy to zaproszenie, bo sporą część podsumowania właśnie mi
podebrał. Szanowni Państwo, krótko odpowiadając, zwłaszcza na jedno z pytań dotyczące dostępu do negocjowanego traktatu przez posłów z komisji, na pytanie, że na stwierdzenie, że lepszy rydz niż nic, na razie nie ma rydza, jest tylko nic. Myślę, że nie tylko względy techniczne odgrywają to rolę, ale również dzisiejsza konferencja, również fakt, że organizator tutaj, powiedzmy skromnie, siedzący tej konferencji również będzie miał dostęp do tych dokumentów, są jedynymi z czynników, pewnie nie najważniejszymi, ale jakimś tam kamyczkiem są w tej układance, że to raczej będzie opóźniane. My będziemy oczywiście o to zabiegać, o dostęp do tych dokumentów. Państwo tu poruszyli potem mnóstwo różnych wątków, które niestety na szczupłość czasu, zwłaszcza, że musimy jeszcze oprowadzić naszych węgierskich gości po parlamencie polskim i wysłać ich jeszcze z jakimś obiadem w drogę powrotną, więc niestety nie mogę się do wszystkich odnieść. Chciałem tylko powiedzieć, że chcemy tą debatą, dyskusją inicjować pewne działalność w tym zakresie, mocną działalność, ponieważ tak naprawdę nie wiemy, na czym stoimy do końca w tej chwili, ale wiemy, że walec w pewien sposób się zbliża. Prawdopodobnie nie zostaną ziszczone marzenia prezydenta Obamy, żeby za jego kadencji już sfinalizować ten temat, a był taki plan. Natomiast to nie znaczy, że walec przestał się toczyć. W tym miejscu podsumowania, które w dużej mierze już pan poseł Dziądziosi za mnie zrobił, chciałem podkreślić jedną istotną sprawę. Tutaj dzisiaj przy tym stole spotkali się ludzie wywodzący się z różnych środowisk i chciałem też podkreślić, podziękować za to, którzy przyjechali tutaj społecznie, całkowicie ze względu na zaangażowanie, ze względu na swoje zainteresowania, ze względu na swoją aktywność obywatelską. W tej konferencji nie ma pieniędzy poza pieniędzmi zainwestowanymi w kawę dla podtrzymania sił witalnych. Dlatego tym bardziej serdecznie dziękuję wszystkim naszym prelegentom, dziękuję im za to, że wykonują tą robotę, którą niestety państwo polskie nie wykonuje i zachowuje się tutaj, no niestety tak właśnie jak się zachowują państwa skolonizowane. Znaczy nie posiadające swoich wyspecjalizowanych agent, swojego merytorycznego zaplecza, szczególnie w wrażliwych obszarach i przyjmują agendę idącą głównie z zachodu jako pewną prawdę objawioną. I to jest bardzo niebezpieczne, to jest bardzo groźne. Niestety okazuje się, że właśnie takie osoby, instytucje, jak dzisiaj nasi prelegenci, muszą tą robotę wykonywać za państwo polskie. No i miejmy tylko nadzieję, że uda nam się tymi siłami społecznymi, tymi ciągle szczupłymi siłami obecnymi w parlamencie, ten stworzyć taki front nacisku, który państwo polskie zmusi do większej refleksji, większego działania na tym polu. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję zarówno naszym gościom z Węgier, jak i wszystkim uczestnikom, którzy tu społecznie dzisiaj do nas przybyli. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za Państwa udział w tej dyskusji, pokazujący, że co najmniej niektórzy z uczestników i słuchaczy mogliby siedzieć po tej stronie, powiedzmy, stołu konferencyjnego. Jestem tym wielce zbudowany i bardzo za to dziękuję. Jeśli chodzi o, proszę Państwa, wspólny mianownik tej konferencji, myślę, że on jest dosyć oczywisty, niezależnie od różnych środowisk, z jakich się wywodzimy. I tym czynnikiem, tym momentem, który nas łączy, jest niewątpliwie podejście, które stawia, tradycyjne, klasyczne podejście, które stawia prymat polityki rozumiane jako dobro wspólne nad ekonomizmem, nad gospodarczym takim, powiedziałbym, terroryzmem neoliberalizmu, tak? Który tak naprawdę koncentruje się na zysku, ale zysku wyłącznie, który jest przeliczany w pieniądzach, w dolarach, w euro, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, dla wielkich i możnych tego świata. To jest coś, co niewątpliwie nas łączy w tej trosce, której stawiamy diagnozę, powiedziałbym, odmienną od, przynajmniej ja stawiam, Ruch Narodowy stawia inaczej,
diagnozę inną niż przez 25 lat. Otóż diagnozuję tą sytuację, którą mierzymy się dzisiaj w Polsce, jako takie wyzwanie i taki moment, w którym tradycyjne podziały geopolityczne, tradycyjne spory, które mamy z Rosją, z Niemcami, z innymi państwami, wchodzą na dalszy plan wobec zagrożenia, jakim jest walec globalizacji. Z różnych perspektyw na to patrzymy, ale ten walec globalizacji, który po prostu przejeżdża się po poszczególnych krajach, poszczególnych branżach, poszczególnych kulturach, przejeżdża się po gospodarce, przejeżdża się po środowisku naturalnym, to jest rzeczywiście ten moment, w którym trzeba zacząć o tym mówić bardzo wyraźnie i bardzo dobrze też, że możemy o tym mówić w polskim Sejmie. Szanowni Państwo, dziękując serdecznie, że w tym gorącym politycznie dniu, okresie Państwo się zdecydowali z nami tutaj być. Zapowiadamy, że to jest nasze pierwsze w tej sprawie słowo jako Zespołu Narodowo-Demokratycznego, ale nie ostatnie. Będziemy tę konferencję kontynuować. Jeśli ktoś z Państwa nie jest na liście mailingowej poprzez zgłoszenie wejścia do Sejmu, to zapraszam do mojego asystenta, kolegi Mateusza, żeby się dopisać, żeby zostawić swój adres e-mailowy, żeby w ten sposób być informowanym o kolejnych inicjatywach. I cóż, dziękuję serdecznie, do zobaczenia, do widzenia.